Otwiera 52. sesję Rady Miasta Wartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych obecnych jest 18 radnych. Troje radnych usprawiedliwiło swoją nieobecność. Witam serdecznie pana Roberta Pająka, sekretarza miasta Bartoszyce. Witam pana Jarosława Sielawę, skarbnika miasta Bartoszyce. Witam prezesów spółek naszego samorządu, dyrektorów zakładów naszego samorządu. Witam kierowników wydziałów. Witam pani i panów dyrektorów placówek oświatowych naszego samorządu. Witam telewizję kablową Barcat oraz pozostałych zaproszonych gości obecnych na dzisiejszej sesji. Porządek obrad panie i panowie radni otrzymali w przypisanym statutem terminie. Czy są uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo, pani zastępca Katarzyna Wesek. Uprzejmie proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia pań opiekunek do lat 3. Oczywiście jest zgoda pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie ma. Wobec tego tą poprawkę do porządku obrad proponuję, żebyśmy przegłosowali. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem projektu uchwały zaproponowanej przez panią przewodniczącą Katarzynę Basak? Proszę o głosowanie teraz. Wynik głosowania 10 za, 7 przeciw, 1 osoba się wstrzymała od głosu. W związku z tym, że zmiany do porządku obrad wymagają większości, w naszym przypadku 11, tej większości bezwzględnej, nie możemy wprowadzić tego do porządku obrad. Zmiany porządku obrad ustala się większością kwalifikowaną. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt 3 porządku obrad. Protokół z przyjęcia, z protokołu z obrad 50. i 51. sesji Rady Miasta zgodnie z paragraf 14 ust. 5 punkt 2 statutu miasta. Protokoły były do wglądu w biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożone przy liście obecności. Czy są uwagi do protokołów? Jeśli nie ma, stwierdzam, że wyżej wymienione protokoły Rada przyjęła bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad to jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Informację przedłoży pan sekretarz Robert Pająk. Proszę bardzo panie sekretarzu. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Witam pana przewodniczącego, szanownych radnych, zaproszonych gości i telewizów telewizji kablowej Barcat oraz mieszkańców miasta. Jest mi niezmiernie miło, że wreszcie możemy się spotkać w normalnych warunkach, tak jak to w Drzewie bywało. Przez ten okres 2 lat trochę było ciężko, ale wszyscy daliśmy radę, także przepraszam, przechodzę do punktu 4. Informacja z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym, to jest od 31 marca 2022 do 27 kwietnia 2022 roku. Wydział inwestycyjny. Prowadzony jest nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa ulicy Broniewskiego, budowa kolumbarium przy ulicy Leśnej, remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu na budynku mieszkalnym przy ulicy Witosa 27A. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przyszłe zadania inwestycyjne. Przebudowa ulic Ogrodowa, Lelewela, Szymanowskiego, Brzozowa, Zielona i Kwiatowa. Dostosowanie pomieszczeń po byłym gimnazjum nr 2 w Bartoszycach do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wraz z ich adaptacją na szkołę muzyczną. Budowa zabudowy segmentowej przy ulicy Bema. Przebudowa pomostu rekreacyjnego na Jeziorku Meczarskim przy ulicy Kętrzyńskiej. Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych budynku szkoły podstawowej nr 3, szkoły podstawowej nr 8 i szkoły podstawowej nr 1. I budowa oświetlenia parku w parku Elżbiety. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego.
Ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonej przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 7 w Bartoszycach. Przetarg odbędzie się 12 maja bieżącego roku. Przeznaczono do zbycia w drodze przetargu działkę przy ulicy Kętrzyńskiej na cele produkcyjno-składowe i magazynowe. 7 działek pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego. Udziały jednej i drugiej części stanowiącej własność gminy miejskiej w lokalach usługowych przy ulicy Nad Łyną. Przetargi na wymienione nieruchomości zostaną ogłoszone w maju bieżącego roku. Przeznaczono do wydzierżawienia w drodze przetargu teren w dwóch lokalizacjach, to jest przy ulicy Kowali i ulicy Ofiar Oświęcimia, pod ustawienie ogródków gastronomicznych. Wydział techniczno-komunalny. Na dzień 22 kwietnia tego roku złożono ich zostało 1369 deklaracji, co stanowi 44% dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w gminie miejskiej Bartoszyce. 1239 deklaracji dotyczy lokali i budynków mieszkalnych, 130 lokali i budynków niemieszkalnych. I tu chciałbym przypomnieć, że ostateczny termin zgłoszenia upływa 30 czerwca bieżącego roku. Także proszę wszystkich Państwa, żeby pamiętać o tym. Deklaracje można złożyć w wersji elektronicznej na portalu internetowym GOV, a także przynieść w wersji papierowej do Urzędu Miasta i tutaj pracownicy po prostu wprowadzą do systemu. Na 116 gmin w województwie warmińsko-mazurskim zajmujemy 42 miejsce. Dokonano kontroli okresowej stanu technicznego placów zabaw oraz otwartych stref aktywności. Plac zabaw przy ulicy Bohaterów Warszawy, Wyszyńskiego, siłownie zewnętrzne przy ulicy Kętrzyńskiej, Jeziorko Mleczarskie, Żeromskiego, Bohaterów Warszawy, Wyszyńskiego. Wszystkie obiekty są bezpieczne. Część urządzeń wymaga zabiegów konserwacyjnych, m.in. malowania oraz zabezpieczenia przed korozją. Na wniosek wodociągowo-ciepłowniczej spółki COWiK wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach środowiskowych celem uzyskania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa ciepłowni przy ulicy Bema w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, spalanie biomasy. Przygotowano dane do przeprowadzenia procedury przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej przez gminę i jej jednostki organizacyjne w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia bieżącego roku. Od dnia 11 kwietnia został wznowiony przewóz pasażerów trasą komunikacji miejskiej przez ulicę Poniatowskiego. W dniu 12 kwietnia w ramach zapytania ofertowego na wykonanie przeglądów okresowych i bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych oraz odtworzenie rowu melioracyjnego przy ulicy Leśnej w Bartoszycach wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy Bogusz Dobosz z Bartoszyc. Do mieszkańców miasta Bartoszyca wysłane zostały zawiadomienia o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana stawki nastąpi z dniem 1 maja i będzie wynosić 27 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny. Zieleń miejska. Pomiędzy ulicami Zamkową i Nowowiejskiego wybudowano ścieżkę z geokraty. Nasadzono bratki na napisie Bartoszyce na rondzie Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz na rondzie świętego Brunona. Rozpoczęto pozimowe sprzątanie ulic. Na chwilę obecną uprzątnięte zostały ulice Bema od Placu Konstytucji 3 Maja do Świateł przy restauracji Zacisze, Mazurska, Plac Wolności, Ofiar Oświęcimia, Kowali, Rynkowa, Szewców, Kopernika, Rzeźników, Wybrzeża Kilińskiego, Cicha, Jekolińczyka, Młynarska, Kętrzyńska, Groterowieckiego. Zorganizowanie i koordynację akcji Sprzątanie Świata, która odbyła się 22 kwietnia. Z tego, co mam informację, to zebrano 3,5 tony śmieci. Zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków. Zakończono procedurę składania ofert przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy miejskiej Bartoszyce i jej jednostek w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia bieżącego roku. Trwa ocena złożonych ofert. Unieważniono przetarg na przebudowę Placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta z ceną 43 758 695 zł i 72 grosze, która przewyższa kwotę, jaką została przeznaczona na realizację zamówienia. Dnia 12 kwietnia w Bartoszycach odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030. Konsultacje społeczne strategii trwają do 4 maja bieżącego roku.
i zachęcamy do składania formularzy konsultacyjnych. Szczegóły są na stronie Urzędu Miasta Bartoszyce.pl. Złożono wniosek na poprawę dostępności budynku Urzędu Miasta Bartoszyce do Państwowego Funduszu Ochrony Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w konkursie Dostępny Samorząd, dofinansowanie 100% wartości projektu. Jest to kwota ponad 66 tysięcy złotych. Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju. Pracownicy Wydziału, tak, na chwilę obecną potrzebujemy pewne rzeczy zrobić na taką właśnie kwotę. Nie są to zadania inwestycyjne, nie jest to budowa windy, bo nie mamy takiej po prostu możliwości ze względu na warunki techniczne i ochronę konserwatorską budynku. Pracownicy Wydziału byli współorganizatorami konsultacji społecznych strategii rozwoju miasta Bartoszyce. Spotkanie odbyło się 12 kwietnia. Wsparto organizację finałów Mistrzostw Polski Młodzików i Juniorów w piłce siatkowej poprzez opracowanie graficzne, zlecenie wykonanie, przekazanie przez BOSIR banera informacyjnego, biletów i informacyjnych grabertonów okolicznościowych, materiałów promocyjnych przeznaczonych dla zawodników, trenerów oraz gości specjalnych odwiedzających w tym czasie Bartoszyce, opracowanie graficzne oraz dystrybucja na terenie miasta plakotów, informacyjnych wydruków, identyfikatorów przeznaczonych dla obsługi oraz gości specjalnych turnieju. Pracownicy Wydziału są koordynatorami działań związanych z organizacją Bartoszyckiego Tygodnia Patriotycznego. Główne uroczystości odbędą się 2 maja bieżącego roku o godzinie 13 na Placu Konstytucji 3 maja, na co serdecznie mieszkańców zapraszam. Szczegółowe informacje są na naszej stronie i na plakatach. Trwa weryfikacja pod względem formalnym i koncepcyjnym projektów złożonych w edycji budżetu obywatelskiego 2022. Został opracowany kolejny bezpłatny biuletyn informacyjny Bartoszyce Miasto Trzech Kultur. W tym biuletynie, tak jak tu Państwo kiedyś już wspominali, jest zawarta informacja dotycząca segregacji odpadów na całej stronie z kolorami, także proszę sobie tą stronę zachować. Wydział Organizacyjno-Administracyjny. Od dnia 5 kwietnia bieżącego roku w ramach robót publicznych zatrudniony został 5 kobiet, obywatelek Ukrainy. Pani zajmuje się pracami pielęgnacyjnymi i porządkowymi miejskich terenów zielonych. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Przygotowano umowę o realizację zadania publicznego w zakresie miejskiego programu profilaktyki z rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Złożono sprawozdanie PARPA G1 działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku. Sporządzono i przekazywano do Ministerstwa Zdrowia roczną informację o zrealizowanych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. Podejmowano działania w ramach procedury Niebieska Karta, zorganizowano i nadzorowano spotkanie 8 grup roboczych celem opracowania indywidualnego planu pomocy. Przeprowadzono monitoring 5 procedur Niebieskiej Karty. Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie. W okresie od 26 marca do 21 kwietnia Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował aktów 49 urodzeń, 57 zgonów. I w związku z konfliktem na Ukrainie od dnia wprowadzenia rejestracji, to jest 16 marca 2022 roku, nadano numer PESEL 209 obywatelom Ukrainy. Proszę pamiętać, że Urząd Stanu Cywilnego nie działa tylko na rzecz miasta Bartoszyce, działa, obsługuje też gminę wiejską Bartoszyce i po zmianie przepisów też może obsługiwać informacje z terenu całej Polski. Także pewne dane nie są to dane tylko z miasta Bartoszyce. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 85 wykroczeń, w tym 48 porządkowych i 37 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 64 przypadki naruszenia przepisów prawa na terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazany do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku prowadzonych czynności 3 właścicieli nieużywanych pojazdów zostało zobowiązanych do ich usunięcia. 3 razy firma utylizacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta. 15 właścicielom terenów prywatnych nakazano porządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Ustalono 2 osoby zamieszczające ogłoszenia w miejsca do tego nieprzeznaczonych. Prowadzone są wobec nich postępowania wyjaśniające. 3 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego pozostawionego w obudowach śmietników lub na pasach zieleni. Stwierdzono 2 przypadki palenia nieczystości komunalnych na terenie ogródków działkowych. Wobec sprawcy zastosowano mandaty karne. Zarejestrowano 2 przypadki braku umowy na wywóz nieczystości.
Na terenie miasta ujawniono dwa psy biegające luzem. Odnaleziono właścicieli psów. Wobec opiekunów zwierząt zostały wyciągnięte sankcje karne, nałożono mandaty. W wyżej wymienionym okresie strażnicy miejscy pełnili służby w dni robocze w godzinach 7.20, w soboty w godzinach 8.16, w sumie 35 służb patrolowych, w tym dwie wspólnie z policjantami. Strażnicy podczas pełnienia służb patrolowych monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. We wskazanym okresie było to 11 osób, które stanowczo odmówiły zamieszkania w schronisku dla osób bezdomnych. Zakład Usług Komunalnych. Wykonano utwierdzenie nawierzchni jednej z alejek prowadzących do najnowszej części cmentarza przy ulicy Leśnej. Utwardzono 50 metrów bieżących z pokruszy skalnego Juman. Dokonano oczyszczenia studni chłonnych i burzowych na cmentarzach komunalnych oraz uruchomiono instalację wodną zewnętrzną. Dokonano bieżących napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta. Wykonano czyszczenie komory podziemnej fontanny na placu Konstytucji 3 Maja przed uruchomieniem na sezon letni. Dokonano rozbiórki budynków gospodarczych na zapleczu budynku przy ulicy Bema. Rozpoczęto remont i odnawianie słupków przystankowych komunikacji miejskiej na terenie miasta. Odebrano z tartaku przetarte kłody tartaczne pozyskane w lesie miejskim, które złożono w pryzmy do sezonowania. Ustawiono znaki drogowe przy kąpielisku miejskim. Zamontowano baner reklamowy informujący o Mistrzostwach Polski Juniorów w siatkówce, ulica Kęczyńska. Obsługa techniczna imprez, siódme pływanie morców w rzece Łynie oraz rundy mistrzostw strefy północnej w motokrosie. W okresie sprawozdawczym w ramach zasądzonych kar na terenie gminy miejskiej Bełatowszyce przy robotach porządkowych i gospodarczych pracowało 5 osób, przepracowując 124 roboczo godziny. Zespół administracyjny oświaty. W związku z trwającą rekrutacją opublikowano listy dzieci zakwalifikowanych od 1 września do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do klas pierwszych szkół podstawowych. Na 160 wolnych miejsc z publicznych przedszkola złożono 189 wniosków. Zabrakło miejsca dla 22 dzieci 4-letnich, 6 dzieci 5-letnich oraz jednego dziecka 6-letniego. Ponadto 10 dzieci 3-letnich nie zostało zakwalifikowanych do wskazanych we wnioskach przedszkoli. Dla tych dzieci pozostało 10 wolnych miejsc w przedszkolu publicznym numer 6. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgłoszono 31 dzieci. W maju rodzicom dzieci nieprzyjętych zostaną zaproponowane miejsca w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. W szkołach podstawowych powstanie 10 oddziałów klas pierwszych, 3 oddziały w SP numer 1, po 2 oddziały w SP 3, SP 4, SP 7 oraz 1 oddział w SP 8. Do klas pierwszych na 238 wolnych miejsc zgłoszono 200 dzieci. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalnego ośrodka uczestniczyli w posiedzeniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego. Odbyło się 5 spotkań z udziałem sprawców oraz 5 spotkań z udziałem ofiar przemocy. Wydawali skierowanie do zaopatrzenia przez Zarząd Rejonowy PKPS w żywność. 800 osób otrzymało łącznie 7736 kg produktów. W zakresie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyjmowano wnioski i realizowano wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. W okresie od 17 marca przyjęto 93 wnioski dla 178 osób. Wypłacono 52 200 zł na rzecz 174 osób. Przyjmowano wnioski o udzielenie pomocy w formie obiadów szkolnych i przedszkolnych, łącznie 35 dzieci. Przyjmowano wnioski o świadczenia rodzinne, łącznie 28 wniosków dotyczących 43 dzieci. Przyjmowano oraz weryfikowano wnioski o pomoc w formie świadczenia pieniężnego przysługującemu każdemu podmiotowi z tytułu zapewnienia na własny koszt zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Zweryfikowano 21 z 30 złożonych wniosków dotyczących 95 osób. Wypłacono łącznie 46 560 zł w oparciu o 12 wniosków dotyczących z pobytu 43 osób. W oparciu o przygotowane przez MOPS wnioski samorząd pozyskał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej kolejne środki na realizację 6 już programu resortowego Opieka 75+. Kwota dofinansowania 100 510 zł, jest to 50% wartości zadania. Asystenci rodziny kontynuowali realizację usług wspierających w 55 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Praca była realizowana we współpracy z kadrą merytoryczną ośrodka oraz wieloma podmiotami działającymi na terenie miasta na rzecz dziecka i rodziny.
z poradnictwa specjalistycznego pedagoga, psychologa i radcy prawnego MOPS skorzystało łącznie 10 osób, na rzecz których udzielono 15 konsultacji. W ramach działalności merytorycznej Dziennego Domu Senior Plus uczestnicy korzystali z bieżącej oferty placówki, tym m.in. z zajęć rękodzielniczych, usprawniających, komputerowych z zakresu aktywności społecznej oraz spotkań ze specjalistami. W okresie międzysesyjnym odbyły się spotkania z dietetykiem, psychologiem i pedagogiem MOPS. W ramach ustawy o pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+, tak zwane, od początku jej realizacji, to jest od kwietnia 2016 roku do chwili obecnej, wypłacono łącznie 100 151 457 zł dla 3309 rodzin. Jest to, w tych rodzinach jest 4750 dzieci. Z kolei w oparciu o informacje wydane w 2021 roku wypłacono 27 877 557 zł na rzecz 2556 rodzin, w których funkcjonowało 3800 dzieci uprawnionych. Realizacja zadania przez ośrodek w zakresie wypłaty świadczeń kończy się 31 maja bieżącego roku. W ramach ustawy o dodatku osłonowym do dnia 22 kwietnia do ośrodka wpłynęły 2703 wnioski o przyznanie świadczenia. Łącznie wypłacono 655 163 zł dla 2161 gospodarstw domowych. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyły się 4 spotkania, w tym śniadanie wielkanocne dla osób samotnych i bezdomnych, przygotowane przez oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bartoszycach, wespół współpracy z kadrą ośrodka, a także zebranie sprawozdawcze oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bartoszycach. W pracach społecznie użytecznych na terenie ośrodka uczestniczą obecnie 4 osoby długotrwale bezrobotne. Kobiety wykonują prace porządkowe, a mężczyźni prace remontowe i konserwatorskie. Środowiskowy Dom Samopomocy. W okresie międzysesyjnym w ramach bieżącej działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy od dnia 21 marca bieżącego roku rozpoczął się cykl szkoleń w ramach podnoszenia kwalifikacji w zakresie TSR, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z osobą niepełnosprawną i rodziną. Środki na realizację szkoleń zostały pozyskane w ramach projektu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Codzienna praca terapeutyczna obejmowała wiele treningów i zajęć, m.in. rękodzielniczych, kulinarnych, usprawniających, komputerowych, edukacyjnych. Uczestnicy wzięli udział w 10 przedsięwzięciach. Szanowni Państwo, z koniec informacji burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. W dniu dzisiejszym zostałem poproszony o taką przypomnienie, taką informację, że Komitet Społeczny razem z Ukrainą z Bartoszyc w dalszym ciągu prowadzi zbiórkę żywności przy ulicy Witosa 5 w godzinach od 10 do 16 i codziennie. I chodzi o suchą żywność, że można ją przetransportować, między innymi konserwy, ryże, kasze, mąki, makarony. Jeśli Państwo mogli pomóc, i to wszystko, dziękuję Państwu, co na chwilę obecną miałem do przekazania. Dziękuję bardzo. Czy są pytania w związku ze złożoną informacją? Proszę bardzo, pan radny Puszko, później pan radny Kapuściński. Szanowni Państwo, ja mam tutaj kilka pytań odnośnie działalności pana burmistrza w okresie międzysesyjnym. Chciałbym tutaj poinformować, że jeżeli chodzi o punkt pierwszy dotyczący właśnie działalności naszej bartoszyckiej zieleni miejskiej, ta informacja już była na ostatniej sesji przedstawiana, także nie wiem, dlaczego się powtórzyła. Ja zadałem pytanie też odnośnie kosztów wybudowania ścieżki z geokraty. Pan burmistrz zapewnił mnie, że takową odpowiedź otrzymam pisemnie, do dnia dzisiejszego nie otrzymałem. Chciałbym się dowiedzieć, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o koszty, między budową właśnie, położeniem ścieżki z Polbruku, a z geokraty? Jak to cenowo wygląda, jaka jest różnica? Odpowiedź pan dostanie po prostu na piśmie. Dobrze. Bo nie jestem w stanie powiedzieć, co jaka jest różnica cenowo. Generalnie chodzi o inną rzecz. Przy geokracie, geokrata jest materiałem z wysypanym i wodoprzepuszczalnym, a ścieżka. Ta informacja też była, tak. To co pan teraz sekretarz właśnie przekazuje. Tak. Odpowiem na piśmie. Dobrze, dobrze, będę czekał na odpowiedź. Pytanie drugie dotyczy właśnie budowy nowej ciepłowni.
Jak to wygląda z punktu ekonomicznego, bo to chyba wszystkich mieszkańców interesuje, czy będzie taniej, czy drożej? No bo teraz wszystko idzie do góry. To nie, może nie chodzi o samą... To mieszkańców interesuje, a czy domy będą ogrzewane, to już w dalszej kolejności, koszty. W przypadku zmiany systemu ogrzewania naszej ciepłowni na biomasę, czyli zwiększenie źródłami odnawialnymi, zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych, nie tylko węgiel czy miodu, jak do tej pory, spowoduje to, że nie będziemy musieli przynajmniej w mniejszej części wykupywać ilości CO2, certyfikatów CO2. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o dofinansowanie, ile tam dostaniemy? W tej chwili to jest... Jaką kwotę? Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Procentowo tak mniej więcej, czy to, bo to chodzi o tą kalkulację. Na etapie prac, także ja w tej chwili... Czy będą mieszkańcy po prostu płacili niższe rachunki za ogrzewanie i za ciepłą wodę, czy będą po prostu płacili wyższe? Po to to się robi. Dobrze. Po to się robi, żeby nie zwracały koszty utrzymania. O to przede wszystkim chodzi. Okay, dziękuję bardzo. Jeżeli będziemy mieli mniej, kupowali CO2 przy takich cenach, co są teraz, to na pewno będzie, po prostu będą stany może na tym samym poziomie, co w tej chwili. Wszyscy mają nadzieję, że nie wzrosną, tak, te opłaty. My też mam na to nadzieję, zwłaszcza od wczoraj. I teraz tak, jeszcze mam tutaj dwa pytania odnośnie budowy oświetlenia parkowego w parku Elizabeth. To będzie tak w tym całym parku wybudowane oświetlenie, czy tylko... W części niektórych... To jest tam, gdzie ta ścieżka jest, tak? Projektowane. I to jest ta część, nie jak jeziorko, tylko z drugiej strony. Rozumiem. Za wiaduktem. A kładką aktualnie. A odnośnie tej ścieżki, bo wszyscy wiemy, jak ona wygląda po roztopach zimowych, czyli w tym okresie wiosennym, że tam po prostu jest takie błoto, że się nie da przejść. To będzie geokrata, czy będzie polbruk? Nie jestem w stanie powiedzieć. Ja prosiłbym, żeby polbruk został wybudowany, dlatego że jest to... jeżdżę dużo po innych miastach i też tak obserwuję to, co zostało w innych miastach zrobione i uważam, że polbruk jest bardziej praktyczny dla mieszkańców, bo tak, można, osoby niepełnosprawne mogą sobie swobodnie się poruszać. Poza tym nie ma tego błota. Na łyżwo-rolkach można pojeździć, na wrotkach można pojeździć, na deskorolce można pojeździć, a jak my tą geokratę wybudujemy, to koszty będą praktycznie porównywalne i to zaraz zarośnie, przy sprzątaniu zostanie to rozmiecone i po prostu będzie tak, jak było. Może tyle, że nie będzie błota. Odpowiem w tej chwili, na tym etapie, co jesteśmy w tej chwili, to jest robiony projekt na oświetlenie. Dobrze. Jeśli ścieżki będą robione, to na pewno Państwo będą to mieli odzwierciedlenie w budżecie. Tak jak w innych miastach jest. Bo nie będzie to za 5 złotych. Małpujmy to, co jest w innych miastach, to co jest sprawdzone. Zakres działania, żebyśmy po prostu nawet z ZUK-iem to zrobili. Ja rozumiem, że teraz wszyscy mówią o tym, że i się częściowo też z tym zgodzę, tak, że tutaj chodzi o to, żeby po prostu tych terenów zielonych było jak najwięcej, ale pamiętajmy też o tym, żebyśmy mogli też korzystać z tej rekreacji, bo tam jest dużo zieleni, prawda? Tak, ale chcę przypomnieć, że geokrata przy dużym spadku to tak nie da się po tym jeździć na łyżwo-rolkach. Ale jeżeli duży spadek terenu jest, to geokrata nie wiem, czy wytrzyma. Po prostu dlatego technika generalnie tam biegnie, chciałbym przypomnieć, ścieżka Greenwello, które było robione na zasadzie budujemy z gruntu. Jest to mieszanka stabilizacyjna i tam jest po prostu ścieżka już w pewnym zakresie wybudowana, także nie wiem, czy akurat w tym momencie, czy będziemy to poprawiać, tak, bo nie możemy. Ale tak uważam, że powinniśmy to zrobić. I tak to samo... nie jest, nie wiem, czy się okres gwarancyjny skończył, czy nie, i trwałość projektu, czy się skończyła, bo to były projekty unijne. Jeżeli się skończyła, to no trzeba to na, tak, na przyszłość i to też do strategii warto by było wpisać, żeby po prostu to zostało uwzględnione. I jeszcze mam jedno pytanie tutaj do Wydziału Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju. Akurat jest pani naczelnik, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, ile tam już wniosków wpłynęło, bo taka ogólna informacja. Panie kierownik, jakie wnioski 7, tak? Tam, 7. Żeby też mieszkańcy wiedzieli. 7 wniosków. Ale jakie wpłynęły, tak, żebyśmy po prostu wiedzieli. 7 wniosków wpłynęło i komisja... A czyli na razie nie można, tak, przekazać tej informacji? No rozumiem, tajemnica. Proceduralna. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Proszę bardzo, pan radny Kapuściński, później pani przewodnicząca. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie sekretarzu. Ja się odniosę tutaj do jednego z zarządzeń burmistrza z przedwczoraj.
albo tam 3 dni temu. Chodzi o ogłoszenie przetargu, ustalenia formy przetargu, powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu przetargu na oddanie w dzierżawę części nieruchomości położonych przy ulicy Ofiar Oświęcimia i Kowali w Bartoszycach. Rozumiem, że to dotyczy możliwości ustawienia ogródków gastronomicznych. Tak. Dokładnie. Teraz mam takie pytanie, bo mamy kwiecień, przedwczoraj to dopiero będą ustalone formy do przetargu. Na weekend majowy mogłoby już coś stać. To chciałbym zasugerować, żeby w przyszłym okresie, żeby to było robione co najmniej do końca pierwszego kwartału, żeby można było z weekendu majowego skorzystać, to jest raz. A po drugie, myślę, że właściwym byłoby zrobić jakieś ogłoszenie na ramach Urzędu Miasta, stron internetowych odnośnie zwrócenia się do przedsiębiorców, gdzie są zainteresowani, żeby coś takiego, takie przetargi wykonać, jakie przestrzenie im przeznaczyć, później rozważyć, czy jest możliwe przeznaczenie tych powierzchni do ustawienia, dajmy na to, ogródków tych gastronomicznych, ponieważ doskonale wiemy, że w zeszłym roku na te przetargi nikt się nie zgłosił. Teraz znowu jest organizowany przetarg. Nie wiem, może nowi przedsiębiorcy się pojawili, czy w jakiś sposób nowe instytucje gastronomiczne są zainteresowane tymi terenami. No nie wiem, zobaczymy po przetargu. Chodzi mi o to, że przyznam, że obracam się, jeżdżę naprawdę po wielu miastach i przy każdym lokalu znajduje się, bezpośrednio przy lokalu znajduje się jakiś tam ogródek i to są ogródki niekiedy tak mikroskopijne wielkości 1 metra i jest ogródek, jest przestrzeń przeznaczona. Dlaczego u nas nie jest to możliwe? Przecież można wyznaczyć, jak ma wyglądać ten ogródek, żeby się nie odróżniał, żeby był jednolity, nie wiem, zgodny tu z zaleceniami konserwatora. Dlatego pytam się, dlaczego powtarzamy to, co nie wyszło w zeszłym roku? Jest jeden mały problem w tym wszystkim, żeby pogodzić wszystkich. Albo stawiamy ogródki i zamykamy ruch całkowicie na Placu Konstytucji 3 Maja, łącznie z parkingami, o które miejsce nam chodziło i też mieszkańcom i wszystkim, którzy tam prowadzą działalność, żeby tych miejsc nie likwidować, było ich mniej. A po prostu typujemy miejsca, które nie będą za bardzo zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowemu i ruch pozostawiamy. To po prostu ciężko jest wypośrodkować, że stawiam ogródki, jeżdżą samochody, przyjeżdżają klienci i odjeżdżają klienci. No już samo wprowadzenie ograniczenia ruchu od soboty do poniedziałku też już było, też nie wszystkim się podoba, już tam pewne rzeczy zrobić, bo każdy chciałby wjechać, podjechać pod lokal, nawet w sobotę wieczorem, w nocy odjechać spod lokalu. Niestety, no takie rzeczy, to jest samo życie. I na razie to jest propozycja taka w ten sposób, żeby w miejscach, gdzie jest to bezpieczne i możliwe do zrealizowania, po prostu te miejsca wyznaczyć na chwilę obecną. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, będzie mógł z tego po prostu skorzystać. Tak, proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Panie Sekretarzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja mam 2 pytania. Pierwsze pytanie dotyczy unieważnionego przetargu na przebudowę Placu Bohaterów Westerplatte. Oferta rzeczywiście dwukrotnie prawie przekracza tą kwotę, którą Gmina Miejska pozyskała z Polskiego Ładu. I wiadomym jest, że beneficjenci, którzy pozyskali środki, mają po otrzymaniu promesy inwestycyjnej 6 miesięcy na ogłoszenie przetargu. Jeden już jest unieważniony, czyli mamy rozumieć, że kolejny będzie za chwilę ogłoszony. A co się zadzieje, jeżeli, czy Pan Burmistrz, czy Państwo prowadziliście może już jakieś rozmowy z potencjalnymi wykonawcami? Proszę Państwa, premier, po prostu mam oficjalną informację, że te zadania zostały przedłużone o 6 miesięcy, o ogłoszenie przetargu, także czas jest. Kwestia samego przebudowy, ogłoszenia przetargu, trwają prace, żeby przyjrzeć się projektowi, może coś się ewentualnie zmieni, żeby po prostu z pewnych kosztów zejść, jednakże w takim stopniu, żeby to, krótko mówiąc, tak technicznie i po męsku miało ręce i nogi, krótko mówiąc. Dobrze, dziękuję. I drugie pytanie, to takie w zasadzie do Pani Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji, odnośnie budżetu obywatelskiego. Kiedy jest ten termin graniczny oceny wniosków pod kątem formalnym, merytorycznym? Jutro.
Dobrze, dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pani radna Machniewska, później pani radna Jędryczka. Ja mam taką prośbę, czy informacja będzie mogła być, następna informacja będzie mogła być uzupełniona o dane wielkości zatrudnienia w danych wydziałach, ale także ile osób od początku roku było zatrudnionych, czy to były miejsca, które właściwie były uzupełniane, czyli ktoś poszedł na emeryturę, czy też tworzono nowe miejsca pracy, czy były ogłoszenia dotyczące właśnie tych stanowisk, jakie były wymagania, czy też nie było takich ogłoszeń i należało to do swobodnej decyzji osoby zarządzającej daną jednostką. Dlaczego to mówię? Dlatego, że no coraz częściej docierają do mnie informacje, które traktuję od dłuższego czasu jako plotka, ale ostatnio coraz częściej zadano mi pytania, czy to jest prawda. Ja już nie będę mówiła, to chodzi o zatrudnienie. Nie będę mówiła, jak brzmi pytanie, ale skoro już dysponujemy pieniędzmi mieszkańców, to w związku z tym im się taka uczciwa informacja należy. A przede wszystkim właśnie kwalifikacje, jakie były wymagania przy zatrudnieniu, czy to należało do swobody, do swobodnej decyzji, czy też to było ogłoszone. No i to jest dla niektórych bardzo, bardzo ważne. Następna sprawa, mam takie pytanie, bo zauważyłam, że 44% deklaracji zostało złożonych. No właśnie, a termin nieubłagalnie się zbliża końcowy. Dlatego o tym mówiłem. Ja wiem, ale ja wiem, tylko że jest taki problem, że o ile niektórzy informują swoich sąsiadów, którzy nie wiedzą, że jest taki obowiązek i ten obowiązek jest obwarowany również karą potem, jeżeli ktoś nie złoży. Więc taka prośba, czerwiec, jeżeli byśmy zauważyli, że tych deklaracji spływa ciągle mało, czy nie można by było uruchomić taki indywidualny system informowania mieszkańców o tym, żeby złożyć. No nie oszukujmy się, no są mieszkańcy, którzy nie wiedzą, a nawet jak im nałożymy jakąś tam karę, to oni i tak nie zapłacą, tak? Więc to jest bez sensu, no ale dobrze by było poinformować osobiście, nawet wręczyć taką deklarację. Czy jest taka możliwość? Pani radna, odpowiadam w tej chwili. Biuletyn informacyjny, który Państwo otrzymali na święta, w środku jest wytłuszczone, że co należy zrobić i do kiedy i skąd wziąć i tam jest podany termin, że to jest 30 czerwiec i każde, taką informację, że każde mieszkanie, każdy domek jednorodzinny, ten biuletyn był dostarczony i tam są naprawdę, to nie są tylko informacje, co się wydarzyło w sporcie, ale to są naprawdę ważne informacje dla mieszkańców. Dlatego prosimy Państwa, żeby przed świętami, jak Państwo gdzieś tam to odłożyli sobie, krótko mówiąc, w kąt, otworzyć, przejrzeć, tam są terminy, informacje o programach, o programie Czyste Powietrze, o jego zmianach. Jest dużo, dużo, dużo informacji, to co mówiłem wcześniej o segregacji śmieci, że Państwo sobie też mogą po prostu tą kawałek strony na lodówkę przypiąć na magnes i żeby mieć tą jasność, świadomość, co segregujemy, co nie. Wbrew pozorom, jak Państwo sobie na spokojnie to przy kawce przeanalizują, to nie jest to wielka filozofia, to jest w prosty sposób podane, że można spokojnie segregację robić i informacje dotyczące deklaracji też tam jest. Będziemy monitorowali ten temat, bo to wiadomo, że już nie chodzi nam o statystyki procentów, tylko chodzi o to, że mieszkańcy się zdeklarowali, bo żeby po prostu, może się okazać, że po przyszłym warunkiem otrzymania po terminie złożenia deklaracji, jeżeli później będą nowe programy, może lepsze będą programy bardziej dofinansowane ze względu na sytuację ogólnoświatową, to co się teraz dzieje, może się okazać, że ktoś, jeżeli ktoś nie złożył deklaracji, to nie będzie po prostu ujęty w programie. No i tyle. I nie będzie mógł złożyć środków na dofinansowanie.
Dziękuję bardzo. Pani Lucjana Jędryczka, proszę. Nie świeci się. Panie sekretarzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Moje pytanie dotyczy zamówień publicznych i pozyskiwania środków. Punkt czwarty. Czy pan sekretarz by mógł, bo czytając to informacje z działalności pana burmistrza, od razu pan zaznaczył, że nie będzie to winda, więc ja bym chciała wiedzieć, co będzie zrobione jest to na, jest w urzędzie. To na razie, jest to na razie takie typowe, to drobne, niby drobne rzeczy, ale oznaczenie poręczy, zwiększenie tablicy, żeby można było osoby niedowidzące, że mogły korzystać z tablicy, żeby się rozeznać w strukturze budynku, jak to wygląda przy każdym wejściu, na poręczach dla osób niedowidzących z Braillem, oznaczenie przy tabliczki, przy pokojach też z Braillem, żeby można było to po prostu odczytać. No tego typu takie niejako proste rzeczy, ale których żeśmy po prostu przeanalizowali zgodnie z tym obowiązkiem, żeśmy to przeanalizowali i tego doszliśmy do wniosku, że to na razie na chwilę obecną nam tego brakuje. Wejście przy schodach, też strzałki, naklejki na podłodze, żeby urząd bardziej pokazał się skomunikowany. Z tego projektu można było pozyskać, jeżeli dobrze pamiętam, za 100 tysięcy złotych i skupiliśmy się na tych na razie na takich niby prostych, ale mimo wszystko kosztownych rzeczach, które musimy w urzędzie, słyszeliśmy, że w urzędzie zrobimy wieszka na drzwiach, też żeby to było dla osób niedowidzących też zrobione takie ogólne informacyjne rzeczy, których na chwilę bieżącą w urzędzie brakowało. Odnosi windy, nie ma windy w urzędzie, jest podjazd z boku od ulicy Kętrzyńskiej. Tam można wózkiem dostać się na parter i w obojętnie które drzwi, jeżeli ktoś, czy wjedzie na tą salę, jak my to nazywamy, salę operacyjną Wydziału Finansowego, tam mieszkaniec zostanie obsłużony. Niezależnie od tego, czy to będzie Wydział Finansowy, czy jakakolwiek inna sprawa do załatwienia, po prostu pracownik przyjdzie i temat zostanie załatwiony, tak jak było to do tej pory. Dziękuję. No proszę. Jeszcze jedno pytanie. Przypomniała mi się jedna sprawa. Dotyczy to właśnie zieleni miejskiej. Tutaj jest informacja w punkcie czwartym, że została przeprowadzana akcja sprzątania świata i bardzo dobrze, że takie akcje są prowadzone, ale sprawa dotyczy właśnie miejsca, które znajduje się przy tej właśnie naszej hali oraz przy lodowisku. To jest prośba w zasadzie mieszkańców ulicy Poniatowskiego, blok numer 5 i 6. Tam się do mnie zwracali i prosili, żebym tę informację przekazał. Tam nie ma ani jednego kosza na śmieci. Tam jest między właśnie parkingiem a tą halą. Dobrze. Nie, no przerwy nie wziął go na 6. To co, to może zrobimy tak, że odpowie pan burmistrz, pan sekretarz odpowie. To może przełóżmy to, zapyta pan to w sprawach różnych, ok? Pan sekretarz jest sprawny, już wie. Dobrze, wobec tego poczekamy. Przełóżmy ten punkt na sprawy różne i tak jak Państwo to sugerują. I wtedy pokażemy Państwu mniej więcej, jak wyglądają śmieciki. No dobrze, ale jeszcze do informacji, tak pan Sarzyński, tak pan radny. Proszę bardzo. Ja tylko chciałem zadać pytanie odnośnie tych środków pozyskanych dla osób niepełnosprawnych.
prawnych. Czy przewidziana jest budowa czy oznaczenie parkingu dla niepełnosprawnych? Bo do tej pory nie mamy tego, a wydaje mi się, że przyjazne władze to powinny mieć taki parking. I to tutaj od szczytu wystarczy raptem parę metrów i tu nie trzeba wcale budować, tylko po prostu trzeba pomalować. Dziękuję. Odpowiem, że nie ma w tego wytycznych dotyczących tego programu. To nie znaczy, że nie jest to naszą bolączką. Trzeba pamiętać jednej rzeczy, że parking przy urzędzie jest jaki jest. Korzystają z niego praktycznie wszyscy. Jest po prostu, no tak jak pan radny mówi, za mały. I zrobienie miejsca, jednego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej to jest no, półtora miejsca dla normalnego parkingu, bo on jest w odpowiedniej wielkości poszerzony. Powiem panu radnemu, że będziemy się, my się nad tym zastanawiamy, w którym miejscu ewentualnie coś takiego można było zrobić, tak żeby to był też dojazd dostępny, bo jeżeli my zrobimy to na szczycie tutaj budynku, trzeba będzie cały budynek objechać od strony Kętrzyńskiej i dopiero pochylnie wjechać, bo tutaj po prostu nie ma warunków technicznych i możliwości, żeby wjechać. Ale w związku z tym tego projektu, tu akurat co pani Lucyna pytała, pani radna Lucyna Jędryczko pytała, są też, będą w tych dwóch miejscach, przy trzech drzwiach, bo do Straży Miejskiej tam jest oddzielne wejście, będzie dzwonek przywoławczy, jeżeli osoba po prostu wjedzie, jeśli się dzwonek, odbiornik będzie w sekretariacie, po prostu ktoś zejdzie i się na pewno tą osobą zainteresuje, nie? Dziękuję. Pan radny Darski, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Sekretarzu. Na poprzednich sesjach chyba bodajże dwa razy pytałem o prezentację rewitalizacji Placu Bohaterów Westerplatte, bo jest takie zainteresowanie społeczeństwa. Informacja była w sprawozdaniu burmistrza, że procedura przetargowa została uruchomiona, czyli myślę, że wszystko jest jak gdyby przygotowane. Kiedy możemy oczekiwać tej prezentacji? Bo takim zwyczajem było, że prezentacje dużych inwestycji ważnych dla miasta prezentowano, na przykład most ostatnio. Kiedy możemy oczekiwać, że będzie prezentacja tej inwestycji, którą najbardziej w tej chwili mieszkańcy się interesują? Dziękuję. W tej chwili specjalnej, oddzielnej prezentacji, jako takiej wizualnej, nie posiadamy. Posiadamy dokumentację techniczną. Jeżeli jest ktoś był zainteresowany, żeby opowiedzieć o tej dokumentacji, tą dokumentację przedstawić techniczną. Bo nie wiem, czy prezentacja taka na sali sesyjnej, na sesji, jeżeli jest wskazana, to z panem przewodniczącym uzgodnimy temat. Jeżeli będzie taka potrzeba, to zrobimy. Proszę, pan radny Zarewicz. Szanowna Rado, panie sekretarzu. Chciałem panu podpowiedzieć, bo tutaj kolega powiedział odnośnie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych. Jest ulica przed Urzędem Miasta. Na tej ulicy można odznaczyć miejsce i nie trzeba wchodzić w parking za obok, ani z czoła, ani obok, ani za. I takiemu niepełnosprawnemu będzie łatwiej przyjechać na tej ulicy, zaparkować na poboczu, aby było tylko zaznaczone od, do i spokojne rozwiązanie bez żadnego problemu. Dziękuję. Panu radnemu odpowiem, że miejsce parkingowe to jest nie standardowe miejsce parkingowe, tak mówiłem wcześniej. To jest półtora szerokości i po prostu długość jak najbardziej tu się zmieściła, ale szerokość tego miejsca wystawałaby po prostu na między 1/4 jezdni. Bliżej osi jezdni po prostu to nie byłoby przejazdu. Po prostu tu właśnie na tej ulicy nie mamy takiej możliwości technicznej, żeby to po prostu w tej zatoczce się to miejsce te parkingowe zmieściło. Panie sekretarzu, to nie jest ulica główna, to jest ulica boczna i tutaj przejeżdżający jadą spokojnie, jak to się mówi, z uwagą. I uważam, że to wcale nie będzie wielka przeszkoda, bo niepełnosprawny
tak samo obowiązuje przepisy. Obowiązują, że wstaje w lusterku, nie jedzie ktoś, otwiera drzwi, wychodzi, zamyka i normalnie, tak jakby parkował normalny, zwykły samochód. Bo też staje przy krawężniku. Także tu uważam, że przeszkody nie ma. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze są pytania do informacji? Dziękuję panu sekretarzowi. Stwierdzam, że Rada przyjęła informację do wiadomości i przechodzimy do realizacji następnego punktu porządku obrad, a jest to punkt 5a. Projekt uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 1/52. Słyszę głosy. Czy potrzebna przerwa? Nie. Jest to projekt oznaczony numerem 1/52. Załączniki do projektu uchwały były do względu w biurze rady. Poproszę tutaj w pierwszej kolejności panią przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, panią Ewę Pisarską, o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały, a w szczególności chyba na temat projektu załączniku numer 5 do uchwały. Komisja przede wszystkim zgodnie z tym, co pan przewodniczący mówił na komisji, miała zaopiniować uwagi, czy też miała zaopiniować listę nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. Komisja miała przegłosować dwie uwagi, które wnieśli przedsiębiorcy graniczący z działką, o której rozmawiamy. Wobec powyższych komisja bardzo wnikliwie zastanawiała się nad tymi uwagami i po burzliwych dyskusjach Komisja Gospodarki Miejskiej negatywnie opiniuje nieuwzględnienie uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. Komisja wypracowała stanowisko, że uwaga pierwsza wniesiona do projektu studium przez przedsiębiorców sąsiadujących działek jest zasadna i jest przeciw nieuwzględnieniu jej w projekcie zmiany studium stosunkiem głosów 3 przeciw, 2 za nieuwzględnieniem uwagi i 1 wstrzymujący się. Bo mieliśmy głosować wszystkie uwagi oddzielnie, tak? Okej. Okay. Tak, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa, otwieram dyskusję, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? A właściwie za chwilę pomówimy o procedurze uchwalania. Proszę bardzo, pan radny Sarzyński. Powiem szczerze, na komisji głosowałem za odrzuceniem uwag. I tu złapałem się, ja tę notatkę sporządziłem sobie w czasie komisji, bo to argumenty właściciela Infinity trafiają do mnie. Utrudniony dojazd, istniejące już budynki mieszkalne, także tutaj nie widzę żadnych zagrożeń. I tu zapisałem sobie, jeżeli wszystkie zapisy projektanta zostaną zrealizowane, to uważam, że nie będzie przeciwwskazań, ewentualnie zagrożeń. I tu złapałem się na słowie jeżeli. A jeżeli projektant, nie będąc uprzedzonym, zapomni o czymś, będziemy mieli problem i ci ludzie, którzy prowadzą działalność gospodarczą w sąsiedztwie, będą musieli się użerać, handryczyć i tak dalej. Dlatego uważam, że należałoby uwzględnić uwagi tych ludzi z sąsiedztwa, żeby oni spokojnie pracowali i zajmowali się swoim biznesem, a nie tym, co dzieje się za płotem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, drodzy mieszkańcy, osoby oglądające dzisiejszą sesję. Mylimy pewne pojęcia. Studium, projekt, zagospodarowanie,
to wszystko ma tak naprawdę inną wartość. Studium jest najbardziej idącym, że tak powiem, strategicznym dokumentem dotyczącym obszarów. Szczegóły zawarte są oczywiście w temacie zagospodarowania miejsca i w temacie projektów wykonawczych. A jeżeli jakikolwiek projektant zrobi coś niezgodnego ze studium czy zapisami, które znajdują się w jednym i w drugim dokumencie, taki projekt nie uzyska pozwolenia na budowę. Więc z automatu, szanowny panie Ryszardzie, jest to argument nietrafny. A w tym momencie, jeżeli zdecydujecie się państwo uwzględnić te uwagi mieszkańców, tak naprawdę wstrzymujemy całą procedurę studium. Zatrzymujemy studium i nie wiem, kiedy do niego ponownie przystąpimy. Zwiększamy na nowo koszty, na nowo zajmujemy się opracowywaniem tego studium, a czasowo może to potrwać rok, może znowu półtora, bo to nie są tylko podstawowe, proste zapisy. To całość trzeba przeprogramować. Jedna rzecz, jak państwo się wczytali w uwagi i tak naprawdę wnioski tych przedsiębiorców, oni właściwie nie piszą o sobie. Oni nagle zatrzymują się na tym, że im zależy na tym, aby osoby, które kiedyś w odległej przyszłości, gdy będą tam budowane budynki mieszkalne, zamieszkają, to oni będą mieli źle, bo mają blisko oczyszczalnie, bo mają blisko ich zakłady, oni mają zakłady uciążliwe. Nie jest to prawdą. Jeszcze jedna rzecz, drodzy państwo. Nikt z terenów prywatnych nie ma prawa na drugich terenach prywatnych w tym momencie zakłócać pracę zakładów pracy, czyli oni są bezpieczni. A rolą dewelopera, jeżeli taki będzie, nie wiadomo za ile lat, będzie to, aby zabezpieczyć mieszkańców od ewentualnych hałasów, od ewentualnych zapachów i od wszystkiego, co tego dotyczy. Czyli tak naprawdę rolą dewelopera jest wybudować i sprzedać mieszkania i mieć chętnych w takich warunkach, które określi. Nie wierzę w to, że przychodzący mieszkaniec, który płaci 5 do 7, a może i 10 tysięcy w przyszłości za metr kwadratowy, nie przyjdzie i nie zobaczy terenu, w którym chce mieszkać. Więc tak naprawdę myślę, że te uwagi były niezasadne, dotyczące również pewnych rzeczy, które tak naprawdę w międzyczasie już w tym studium na etapie projektu też poprawiliśmy, co państwo będący na komisji słyszeli i widzieli. To przekazywał pan Kamiński, zastępca kierownika wydziału, i te informacje państwo otrzymali. To, w jaki sposób będzie to budowane i kiedy będzie budowane, nie ma to w tym momencie najmniejszego znaczenia. Jest to studium. Określamy, że obszar, który i tak się stał zurbanizowany formalnie mieszkaniowo, będzie miał coraz większą funkcję mieszkalną. Wokół są tak naprawdę już same mieszkania poza dwoma czy trzema przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność. I ta działalność dla nich jest pewna, nie będzie zakłócona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Bachniewska, proszę. Ja się z panem zgadzam, że własność jest święta i nikomu do tej własności, ale panie burmistrzu, ileż było interwencji, które między innymi sami mieszkańcy mogli obejrzeć w telewizji, jak to na wsiach budował deweloper budynki mieszkalne, a obok jeździli sobie rolnicy uprawiający swoje grunty, tak? I co się działo? Pełno skarg. Problemy niesamowite, piętrzące się do tego stopnia, że rolnicy się skarżyli, że mają utrudnioną swoją działalność, bo tak, jednemu przeszkadzał hałas kombajnu, drugiemu sam traktor przeszkadzał, więc to nie jest takie proste. Tak, to naprawdę było, jest sytuacja skomplikowana i wreszcie zadano pytanie, no kto do kogo przyszedł, tak? Przecież ci mieszkańcy wiedzieli, że przychodzą na wieś i będą różnego rodzaju zapachy, będą dźwięki, więc powinni być przygotowani, ale nie byli przygotowani. No kończyło się i właściwie z tego co wiem, to te konflikty się nie zakończyły. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, panie burmistrzu, no właśnie ci przedsiębiorcy tego się obawiają, bo no co, deweloper kupi sobie grunt,
Tak, od tego pana, którego tu wskazują, wybuduje budynki mieszkalne, sprzeda i się zwinie, pojedzie sobie, zarobi w Bartoszycach, dwie strony zarobią, ten co sprzeda, ten co kupi i sobie pojedzie. A te trzy osoby, które są dzisiaj na bardzo słabej pozycji, bo oni mają małe udziały, no w porównaniu do tego przedsiębiorcy, który chce sprzedać grunt, no to są mali przedsiębiorcy i oni są no, w takiej sytuacji, słabego, występują w sytuacji słabego, ale no przypominam, że to właśnie tacy mali przedsiębiorcy to jest wartość dodana dla naszego budżetu i to właśnie mali przedsiębiorcy zazwyczaj, proszę Państwa, takie kryzysy światowe najszybciej przechodzą, tak? I oni są jakby na stałe, bo walczą o swój majątek rodzinny, więc spójrzmy na to jako wartość dodaną, a nie jako wartość, która przeszkadza, tak? Nam wszystkim. Oni no, powinni być uwzględnieni, a tak jak powiedziałam, powiem inaczej, panie burmistrzu, gdyby tam powstały budynki czynszowe, czyli gdzie mieszkańcy, tak, czynszówki tak zwane, gdyby tam powstały, czyli miasto buduje mieszkania i w ten sposób zabezpiecza interesy mieszkalne naszych mieszkańców, mieszkaniowe, tak, to wtedy jak najbardziej, ale to jest zwykły biznes, no po prostu ktoś sobie kupi grunt, ktoś wybuduje, zwinie się, pojedzie. No, no do widzenia. Proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, lekko ad vocem, ale nie w dużej polemice, bo każdy argument jakby, każdy ma prawo mieć swoje argumenty i te argumenty w jakiś sposób wyrażać. Ja natomiast nie zgodzę się w prosty sposób. Studium jest traktowane jako bardzo ogólnikowy plan. My tak naprawdę w planie zagospodarowania przestrzennego dopiero uszczegółowiamy pewne rzeczy. Studium jest tylko określeniem podstawowym funkcji, natomiast szczegóły znajdują się w planie zagospodarowania przestrzennego i ten plan zagospodarowania przestrzennego nie określa burmistrz, tylko określa również rada. Również w tym momencie są tematy związane z środowiskowe. To wszystko jakby wchodzi. Również sąsiedztwo jest tam określane i najprawdopodobniej będzie to, co też jest już i tak tym studium określone, czy w uwagach do studium niezależnych dotyczących tak naprawdę opinii studiowania, studium, przepraszam, tak rozpraszam i myśli, przepraszam. Są pewne określone, są określone ilość zabudowy, jaki procent może być zabudowy, jaka formalnie w dużej części też jest strefa buforowa, bo ta strefa buforowa będzie musiała istnieć, to raz. A dwa, nie widzę przeciwwskazań do działalności tych przedsiębiorców. Nie pamiętam, żeby oni się zwracali do przedsiębiorców o wykupienie kawałka gruntu, aby sobie poszerzyć swoją działalność, więc najwidoczniej się mieszczą na tych terenach, na których są, więc nie mają z tym problemu. To jest po pierwsze. Po drugie, mają niezależny dojazd, czyli argument tego, że ktoś będzie jeździł pod blokami jest kompletnie nietrafiony. Oni mają niezależny dojazd. Dojazd jest drugą ulicą, a nie ulicą Pieniężnego. Więc tak naprawdę ja nie widzę tu żadnego najmniejszego problemu, aby prowadzili swoją działalność. Taką sytuację mamy w strefie zamieszkania ulica 11 listopada. Mamy przedsiębiorcę, jakoś go nie wycięliśmy. Spokojnie sobie działa przy samym dworcu. W wielu miejscach wokół mamy budynki mieszkalne. Nie widzę, aby ktoś się skarżył, nie widzę, aby tutaj były jakieś protesty. Też jest działalność, wydaje się dosyć głośna, a jednak spokojnie można sobie z tym wszystkim poradzić. I tak naprawdę nigdy też nie powinniśmy się zastanawiać nad tym, co przedsiębiorca chce zrobić ze swoim terenem. Jeżeli ma chęć, jeżeli widać, że z czymś sobie może docelowo nie radzić, czyli związane to jest na przykład z wyburzeniem tych budynków, bo koszt remontu może być droższy od budowy jakiejkolwiek dodatkowej hali, to wiadomo, że ma prawo do swobodnego obrotu. Ja powiem wprost, sprzedając tego typu nieruchomość i pozostawiając jej w takim zakresie, samo wyburzenie może być droższe od postawienia jakiejkolwiek hali. To mówię wprost jako człowiek, który zna się też troszeczkę na tematach związanych z budowlanką przez to, co przez tyle lat już tak naprawdę robi, nadzoruje. Drodzy Państwo, ja proszę o to, abyście Państwo nie uwzględnili tych poprawek. Ja ze swojej strony już nie będę zabierał głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Radna Pisarska.
Ja w imieniu przewodniczącej komisji chciałabym tylko przypomnieć, że my w tej chwili nie głosujemy nad przyjęciem zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce, tylko zastanawiamy się nad tym, czy my uwzględniamy głosy przedsiębiorców w tym, co robimy, tak? Może to i przedłuży procedurę, ale może warto się nad tym pochylić i zastanowić. I my w tej chwili będziemy głosować pierwszy, głosujemy pierwszy, pierwszą uwagę mieszkańców i drugą uwagę mieszkańców, które wszyscy Państwo macie w materiałach. I nad tym się na tę chwilę pochylamy i chciałabym, żeby to wybrzmiało, że my głosujemy teraz nad uwagami. Dziękuję. To znaczy chciałem tylko uzupełnić, żeby była jasność. My będziemy głosować za tymi uwagami w pierwszej kolejności i w zależności od rozstrzygnięcia, jak nas zapadnie rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o uwagi, będziemy albo też nie będziemy procedować samej uchwały. Proszę bardzo, panie burmistrzu. To już króciutko, bo to jakby też niż wybrzmi dla mieszkańców. Przyjęcie uwag przedsiębiorców wywraca całe studium do góry nogami. Dziękuję. Pan radny Sarzyński, proszę. Panie burmistrzu, wobec tego mam pytanie. Jak zabezpieczyć osoby będące w sąsiedztwie Infinity Group przed zagrożeniami, których oni się obawiają? O, żeby oni spokojnie spali, a my podjęlibyśmy słuszną decyzję. Powiem uczciwie, że w tym momencie ich obszar nie jest zagrożony, ponieważ my nie zmieniamy na ich obszarze samego studium i planu zagospodarowania, więc oni dalej mają tą funkcję, którą posiadają. Więc państwo, gdyby chcieli im funkcję zmienić, no to byłoby ajwaj, to ja rozumiem. I w tym momencie rejwach, zmieniamy im miejsce, oni w tym momencie prowadzą działalność, a my mówimy, że już nie możecie prowadzić tej działalności. To by była wasza wola, że im likwidujecie tę działalność. W tym momencie oni są w ogóle nie zagrożeni, spokojnie mogą tam pracować, spokojnie mogą działać, nic naprawdę dla nich się nie zmienia. Zmienia się tylko przestrzeń obok, nie ich przestrzeń. Nie ich przestrzeń. Dla nich jest jasne, oni mają swój dojazd, swoje tereny i spokojnie mogą pracować. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Pasek. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. No bo ja teraz troszeczkę jestem wypuszczony, tak, że tak powiem, w manowce. Bo jak na komisji żeśmy się pytali pana Kamińskiego, właśnie go dzisiaj nie ma, dlatego miałby dzisiaj też twórca tego studium uwarunkowań, żeby nam pewne sprawy właśnie tak wyjaśnić, nie, kolokwialnie. I pana Kamińskiego się żeśmy zapytali, czy właśnie będzie miało wpływ, jeżeli na przykład któraś tam z tych właśnie, bo mamy dwa te załączniki numer 5, czy jeden z tych załączników, który zostanie na przykład przyjęty, czy będzie miało wpływ na tego? No troszeczkę będzie miało wpływ, ale w tym sensie, że trzeba będzie po prostu studium uwarunkowań dostosować do tego, tylko w ramach, no nie wiem, ja nie jestem ale tym znawcą, ale... Przeczytać trzeba, co jest w tym wniosku. Automatycznie zmienia, tak naprawdę jakby nie dopuszcza do pewnej funkcji, robi taką... No tak, ale wtedy jest ten, osoba, która wykonuje te studium uwarunkowań, robi to, na co prawo pozwala, czy prawo budowlane, to co można zrobić, tak? Ale funkcji wtedy... I mówi, że tam no, troszeczkę wydłuży, w tym sensie, że trzeba będzie to poprawić. No to dlatego jestem w tej chwili troszeczkę, no w lesie. Pani radna Machniewska, proszę. Panie burmistrzu, ja rozumiem, ale papier wszystko przyjmie. Możemy sobie napisać, że nie będzie ta, w jaki sposób to studium nie będzie zagrażało interesom przedsiębiorców, którzy mają swoje biznesy w sąsiedztwie, firmy, która chce te grunty sprzedać deweloperowi. I tak przynajmniej to rozumiem, tak? I no, ale tam będą mieszkać ludzie. I teraz twierdzi, dobrze, ale teraz twierdzi, ale momencik, tam będą wybudowane bloki i teraz twierdzić, że nie, że to nie będzie przeszkadzało, my nie wiemy, my tego nie wiemy, to są ludzie, tam będą mieszkać konkretne osoby, którym może coś przeszkadza. Ja mam, dam panu taki przykład z działek, tak, gdzie proszę pana o dwie ulicy dalej osoba użyła piły mechanicznej do drewna. No wiadomo, miała taką potrzebę. I była osoba, która przyszła i się skarżyła, tak, że już dwie godziny musi to słuchać. To, no to, proszę pana, i to jest dla nas jakby zrozumiała czynność, no jest u siebie w domu, to robi, ma prawo.
i robi to w godzinach, w których ma prawo to robić. Ale były pretensje, były kłótnie o to. No to my nie możemy odpowiadać już teraz, że będzie wszystko w porządku, bo my już wiemy, że tam będą mieszkać osoby, które nie będą składały skarg. To jest teren przemysłowy i te osoby dlatego czują się bezpieczne, bo wiedzą, że nie będzie problemów, ale jak tam będą bloki, no to niestety mają prawo czuć to zagrożenie. Proszę, panie burmistrzu. Szanowni państwo, tam wokół już jest dużo mieszkańców, już są w okolicach bloki, a już są w okolicach domki, też jednorodzinne i osoby mieszkają. Powiem tak, ja też mogę powiedzieć, że jak pies w nocy szczeka, to mnie denerwuje i już, tak? No to, no to jest naturalne, tak? Że gdzieś jakieś dźwięki się odbywają. Jeżeli są zakłady pracy, w godzinach pracy jest to naturalne. Jeżeli ktoś prowadzi dwuzmianówkę, to może i w drugiej zmianie to mieć. Z tym, że jest to logiczne, że jeżeli będzie robił takie decybele po godzinie 22, ktokolwiek i to wszędzie, i zakłócał mir domowy, to mamy prawo wszędzie to zgłosić, jeżeli mamy obok strefę zamieszkania i możemy tak naprawdę robić skargi na głośne zachowanie czy przedsiębiorcy, czy jeżeli ktoś, ta osoba, o której mówimy, jeżeli piłowała w ciągu dnia, to tak naprawdę nic mi do tego, że on sobie gdzieś tam piłuje, ale jeżeli zacząłby to robić w nocy, no to jest tak logiczne, tak? Natomiast powiem wprost, to, że komuś przeszkadza hałas, jest to normalne. To, że ktoś ma prawo zorganizować sobie pracę i ją realizuje, jest to normalne. Ale powiem też przewrotnie. Drodzy państwo, a dlaczego zastanawiamy się nad tymi dwoma czy trzema przedsiębiorcami, a nie mówimy tak naprawdę o tym przedsiębiorcu, którego to dotyczy, który chciałby zrealizować swoje plany, chciałby poszerzyć swoją działalność, ewentualnie przestawić ją w inne miejsce, a mieć docelowo jakąś alternatywę w sytuacji, w której chciałby zrobić coś nowoczesnego, a nie wydawać milionów złotych na to, aby burzyć budynki i stawiać w tym miejscu ze słabym dojazdem, z pewnymi też uwarunkowaniami technicznymi jakieś hale. Możliwe, że hale mniej wytłumione, hale, z których byłoby jeszcze głośniej i za chwilę rozbudowałby tam hale i ja miałbym z ulicy, a zresztą ma do tego prawo, mógłby przy samej właściwie ulicy, przy budynkach, które powstały na ulicy Wolskiego, zbudować sobie hale z otwartymi przestrzeniami i załóżmy przekształcić zakłady dziewiarskie na, przepraszam, hutnicze, tak, jeżeli uwarunkowania na to pozwolą. I mamy szczęk metalu i tak dalej. Miejcie świadomość, drodzy państwo, że w ten sposób mówiąc można wszystko robić, tak? I w pewien sposób nikomu nie dogodzić i nie likwidować swobody gospodarczej. W tym momencie ja myślę, że przedsiębiorca w dobrą stronę idzie, myśląc o tym, aby ten teren uspokoić. Są to piękne obszary, tak naprawdę też do zabudowy mieszkaniowej. Jak państwo się przyjrzeli tym terenom, obok mamy Łynę, z drugiej strony już budynki mieszkalne, trzy zakłady niewielkie, produkcyjne, czy tam rzemieślnicze, związane z tymi firmami, które tutaj składały te dokumenty. Z tym, że ja powtarzam, że te osoby składały dokumenty, przejmując się losem mieszkańców przyszłych. Ja powiem wprost, jest taka technologia łącznie z budową okien, z budową wygłuszeń, że jakiekolwiek dźwięki, jeżeli jest to technologia dobrze zrobiona, mogą do budynków, do danych mieszkań nie docierać, a obowiązkiem każdego dewelopera, a państwo widzicie, jak są budowane, ja nie mówię o tych niektórych sytuacjach, które się pojawiają w jakichś tam polsatowskich czy TVN-owskich programach publicystycznych, uwagi, nieuwagi, gdzie zdarza się oczywiście, to nie mówię, że wszędzie jest idealnie, ale to są jakieś przypadki pojedyncze. Ogólnie buduje się w Polsce mnóstwo mieszkań, akurat u nas mniej i powinniśmy się cieszyć, że takie mieszkania mogą powstać. Zgadza się, bo argument też padł na komisji, że mamy swoje tereny, na których będziemy chcieli sprzedawać grunty do budowy mieszkań i bardzo dobrze. Czym więcej tych mieszkań, tym większe miasto, tym większa szansa na to, abyśmy mogli wzbudzić, pobudzić temat również dzietności, również budowy znowu przedszkoli i tak dalej na terenach osiedla 650-lecia. Nam potrzebni są ludzie, nam potrzebni są mieszkańcy, abyśmy mogli tak naprawdę też korzystać z ich podatków, bo ktoś mówi, tracę przedsiębiorcę, ewentualnie docelowo tracę podatki. Tracę oczywiście, może i tracę te 200 czy 300 tysięcy rocznie podatku, ale zyskuję nowych mieszkańców, którzy w swoich podatkach tak naprawdę więcej przyniosą dla gospodarki miejskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może jeszcze ja tylko tak w ramach dyskusji również dołożę swoje dwa grosze. Wydaje mi się, że tutaj dyskusja przebiega troszeczkę w kierunku takich wydumanych argumentów, moim zdaniem, które chcecie państwo wykazać, że akurat
nieuwzględnienie uwag tych przedsiębiorców to jest coś złego, coś niedobrego. Otóż wydaje mi się, że taki na dowód tego przytoczony przez panią radną Machniewską przykład człowieka, który pracuje piłą i jest to uczynliwością dla drugiego sąsiada, no nie trafia mi do przekonania. Tego świadczy o tym, że wyszukujemy w jakiś sposób jakichś takich dziwnych argumentów, które tylko mogą zakłócić. To są argumenty z życia wzięte, drogi panie, nie wydumane, z życia wzięte. I dlatego z życia wziętym również argumentem, jeśli ktoś remontuje mieszkania, mieszka w bloku, to również można powiedzieć, że to jest uciążliwość, ale to jest dopuszczalna uciążliwość. Dlatego uważam, że niektóre te przykłady są wydumane i zbyt przejaskrawione. To tyle z mojej strony. Będę głosował za nieuwzględnieniem tych uwag, które wnoszą ci państwo. Proszę bardzo, pani radna, jeszcze pani radna Pisarska i pan radny. Odpowiadając panu burmistrzowi na pytanie, dlaczego w zasadzie ten jeden przedsiębiorca i tu kontra resztę przedsiębiorców, może, znaczy nie to, żebym tu strasznie mocno chciała przekonywać kogokolwiek, ale jeżeli mówimy tutaj, my teraz rozpatrując tą sprawę, nie mówimy o jednym przedsiębiorcu, tylko mówimy o 1390 osobach, które na terenie 2,31 hektara planuje się zasiedlić na tamtym terenie. I być może to, że te uwagi przedsiębiorców zostaną uwzględnione, a jak zapewniał nas pan, to co powiedział pan Pasjak, pan Waldek Kamiński, może to przedłuży pracę nad studium, ale przynajmniej pochylimy się i spróbujemy to gdzieś zapisać, że rzeczywiście takie uwagi przedsiębiorców były i tu należy każdą ze stron po prostu zwyczajnie rozpatrzyć i tyle, dziękuję. Proszę bardzo, pan Szerzyński. Panie burmistrzu, nie rozumiemy się, bo to, że za studium, w moim przypadku jestem za, oczywiście, tylko chodzi o same zagrożenia i nawet coś takiego, wybudowanie ekranów, po czyjej stronie będą te koszty, bo jeżeli mieszkańcy zgłoszą, bo nie zakładamy, ekrany nie zostaną wybudowane. Mieszkańcy zgłoszą, że sąsiednie działki emitują za dużo hałasu. I teraz scedowane to zostanie na tych, którzy emitują ten hałas. Więc panie burmistrzu, ja chciałbym, żeby to jasno było, wybrzmiało. I w ten sposób chcę tych przedsiębiorców zabezpieczyć, że jeżeli zostanie to osiedle wybudowane, to przypuśćmy, będzie strefa ochronna, strefa zieleni, ekrany jakieś i to będzie po stronie tego dewelopera, żeby ci w sąsiedztwa przedsiębiorcy nie musieli się z tym deweloperem handryczyć. O to tylko mi chodzi i kropka. Dobrze, pan burmistrz, później pan sekretarz. Bardzo króciutko, drodzy państwo, i to znajdzie się w planie zagospodarowania przestrzennego, w którym tak naprawdę można wpisać tak dokładnie nawet ilość drzew, jak się uprzemy. No najprościej mówię, czy ekrany, czy drzewa, to jest jasne, to nie w studium się znajduje, a w tym momencie mam uwagi do studium, które tak naprawdę są niezasadne, bo one powinny być do planu zagospodarowania. No tak najprościej teraz powiem. No dziękuję. Szanowni państwo, z tego co się orientuję, ten zakład produkcyjny przeniósł się od sąsiedniej działki i przeniósł się na drugą stronę ulicy i produkuje okucia meblowe. To jest, z tego co się orientuję, wybudowana niedawno hala produkcyjna zgodnie z normami, może inaczej teraz zadam pytanie wątpliwe, powinna być wybudowana zgodnie z normami odnośnie głośności do terenów sąsiednich, które tam są zamieszkałe. Czyli ja odnoszę to w drugą stronę, że przedsiębiorca nie spełnił tych norm albo się obawia, że jest na pograniczu i jeżeli przyjdzie kontrola, ktoś zmierzy zakład w tej chwili bez działki,
bez zmiany studium i bez niczego, że on może sam wie, że nie spełnia tych norm i stara się zadbać o mieszkańców działki sąsiedniej. Troszeczkę mi to tak, powiem szczerze, no nie pasuje, bo jeżeli wybudował to zgodnie z projektem, hale są dźwiękoszczelne, zabezpieczone od hałasu, także nie, oczywiście, to jest teoretyczne rozważanie, co może, tak jak my tutaj rozmawiamy hipotetycznie, że jak się mieszkańcy prowadzą, to będą mieli głośno. Według mnie powinno być wybudowane, i jestem tego przekonany, bo tego pana znam, że jest wybudowane zgodnie z polskimi normami, nie ma się czego obawiać. Jeżeli będzie faktycznie miał jakieś tam uwagi do terenów, a będzie plan zagospodarowania przestrzennego opracowywany, wtedy można, tak jak pan burmistrz powiedział, pomyśleć o innym zabezpieczeniu od bariera dźwiękochłonną, ale barierę dźwiękochłonną proszę też pamiętać, że nie wybudujemy do wysokości zakładu pracy tego, czy nie, ten zakład pracy nie będzie musiał spełniać dodatkowych norm, tylko to jest zazwyczaj zieleń tłumiąca rzeczy, to nie są zabudowy takie no, sztywne, tylko po prostu przyjmujące dźwięk, które się po prostu rozpraszają z dźwięk i wtedy w planie zagospodarowania przestrzennego takie rzeczy się po prostu ujmie. To, co będzie nam pasowało, to, co zaproponuje, może kiedyś w przyszłości będziemy wiedzieli projektant planu zagospodarowania przestrzennego i myślę, że to w tej chwili ta dyskusja jest po prostu, tak jak pan przewodniczący Rady powiedział, że to jest, co by było gdyby, a jak nie będzie gdyby, to co będzie, gdyby było, nie? Także moim zdaniem te uwagi są do odrzucenia moim zdaniem i o szczegółach faktycznie tego terenu, co do metra będziemy mówili o planie zagospodarowania przestrzennego. Dziękuję. Pani przewodnicząca, zaproszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Jak już powiedzieliśmy, studium wskazuje na funkcję, plan zagospodarowania przestrzennego doprecyzowuje, uszczegóławia, mówi o zagrożeniach. We wniosku trzech państwa potencjalnych przedsiębiorców, no mnie osobiście zabrakło jakby wskazania obaw, co się zadzieje w przypadku, kiedy deweloper podejmie się wybudowania tego budynku, a bardziej wskazuje na to, że gmina miejska Bartoszyce mogłaby skorzystać z miejsc, które znajdują się w specjalnej strefie ekonomicznej, które znajdują się na osiedlu 650-lecia i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że gmina miejska Bartoszyce też ma tego świadomość i będzie sobie z tym doskonale sobie poradzi. Tutaj mówimy trzej przedsiębiorcy, deweloper to też jest przedsiębiorca i też go nie przekreślajmy. Kolejna kwestia to deficyt mieszkań w naszym mieście. Wiemy, że ja przepraszam, ale nie oceniajmy się, myślę, że to i tak wyjdzie w głosowaniu. Możemy tylko domniemywać. Ja myślę, że naszą rolą będzie wtedy praca nad planem zagospodarowania przestrzennego, nad doprecyzowaniem, jeszcze raz powtórzę, i doszczegółowieniem tych wszystkich rzeczy, o których dzisiaj już wspomnieliśmy. Dziękuję bardzo. A jeszcze jedna rzecz. Tutaj nikt, broń Boże, nie blokuje państwa działalności. Mówię o tych trzech państwa przedsiębiorcach, których interesy są równie ważne, jak interes prywatny potencjalnego dewelopera. Dziękuję. Pan radny Puszko, proszę. Szanowni Państwo, ja tutaj chciałem jak gdyby swoje też 5 groszy włożyć do tej dyskusji, która się tak toczy. I tu było podanych kilka przykładów. Ja też mogę podać przykład tutaj z sąsiedniej gminy, co się stanie, gdy zostanie wybudowane osiedle. No chociażby strzelnica, którą mieliśmy, tak, która znajdowała się na terenie gminy wiejskiej Bartoszyce na Dąbrowie. To była najdłuższa strzelnica, były tam organizowane zawody ogólnopolskie, też wielokrotnie właśnie, jedna z najdłuższych, tak, też wielokrotnie właśnie na tych zawodach, że tak powiem, uczestniczyłem w tych zawodach. I też było takie zapewnienie, tak jak powstawały te domy, że ta strzelnica będzie funkcjonować. Wiemy, co się stało, tak, została zamknięta, także może tak się stać. Oby się tak nie stało, tutaj no, powinien być uwzględniony właśnie interes przedsiębiorców, tak, którzy jak gdyby zapewniają miejsca pracy i tutaj padły też liczby, że 1300 osób tak ma. Może mieć pracę, no właśnie z uwzględnieniem też, a tyś,
Dobrze, dobrze, to ja źle zrozumiałem, okej. Okay. Także no, ja uważam, że te uwagi przedsiębiorców powinny być uwzględnione, tak żeby po prostu nie doszło do takiej sytuacji, jaka się stała na terenie gminy wiejskiej Bartoszyce. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz, później pan sekretarz. Ad vocem. Przykład nietrafiony, mówimy o terenach gminnych, o terenach samorządowych. Tam są inne uwarunkowania, to są tereny prywatne do terenów prywatnych. Dziękuję. Szanowni państwo, tam decyzję podjęła pani wójt. Mając tego świadomość, tam zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego, czy może nie, tam nie było planu zagospodarowania przestrzennego. Były wydawane na przykład warunki indywidualne dla budowy poszczególnych domków. Miały wpisane, ale że to było, generalnie ta strzelnica nie miała właściciela, tylko ona była położona na terenie gminy wiejskiej Bartoszyce. Tam nie było żadne zarejestrowane stowarzyszenie strzeleckie i tak dalej. Rozmawiałem z panem, który tam prowadził strzelania. No, biorąc pod uwagę ilość tych strzelań, może w tej chwili by tam się chętnych do szkolenia by się zwiększała ilość, ale nie czuł się na siłach, żeby po prostu to finansowo utrzymać i po prostu gmina wiejska Bartoszyce strzelnicę delikatnie zamknęła, bo była właścicielem terenów. Ale to nie jest ten temat po prostu. Dobrze, już troszeczkę odbiegamy od tematu, o tych przykład strzelnicy o tym świadczy. Pani Lucja Indryszka, później pan radny Sarzyński. Dyskutujemy tu bardzo długo nad tymi dwoma punktami nieuwzględnienia uwag, dwoma uwagami trzech przedsiębiorców. Proszę państwa, mnie bardziej, ponieważ jak przyjmiemy dzisiaj, nie przyjmiemy te uwagi, ruszy ta opracowanie studium uwarunkowań. I mnie jako radnej bardziej interesuje to, co się stanie, czy przedsiębiorca, który będzie miał możliwość sprzedania tych gruntów na cele mieszkaniowe, zapewni gdzieś wybudowanie, bo jak byłam na pierwszym spotkaniu z państwem, było mówione o wybudowaniu nowej hali i interesuje mi bardzo, czy ci ludzie, którzy tam pracują, bo tam są dwa zakłady pracy na tych terenach, czy ci ludzie będą mieli możliwość gdzieś dalej pracować? Bo to, czy dwaj przedsiębiorcy, czy trzej między sobą toczą walki i mówią, bo tu będzie hałas, bo tu będzie to, bo to będzie to. To są prywatne tereny i my tutaj bardzo mało będziemy mogli mieć do powiedzenia w przypadku, nawet jak tutaj nie wstąpimy nie przegłosują państwo tych nieuwzględnionych uwag, ale przedsiębiorca będzie miał prawo zrobić swoim terenem, co chce, prawda? No nie może. No nie mówię o tym, że wybudować mi ten, ale nie musi prowadzić działalności. I moje pytanie bardziej dotyczy tych ludzi, którzy tam pracują w tych tak zwanych mydełkach czy w Infinity. Czy oni będą potem mieli gdzieś możliwość zatrudnienia? I czy pan, który na przykład sprzeda na cele mieszkaniowe ten teren, wybuduje nową halę? Dziękuję. Dziękuję, proszę burmistrz. Zgłaszam wniosek ze swojej strony. Przedsiębiorcy są tej firmy, jeżeli państwo zgodzą się, aby się wypowiedzieli, ale to musicie państwo się zgodzić, pan przewodniczący oczywiście, to może się wypowiedzieć w tym temacie, jeżeli też się zgodzi. Proszę państwa, zróbmy tak, rzeczywiście tutaj postawione przez pani troski, które wybrzmiały w pytaniu pani radnej Lucji Indryszki, są zasadne. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że państwo wyrażają zgodę na to, żeby prezes firmy, pan Wojciech Krakowiński, zabrał głos i żeby właśnie odniósł się w szczególności do tego, jak zamierza dalej działać firma prowadzona przez niego, w przypadku gdyby to się ziściło, to co jest w planie zagospodarowania w studium, które teraz jest to przedmiotem obrad. Także sprzeciwu nie słyszę. Proszę bardzo, panie prezesie, do mikrofonu. To nie ma znaczenia, ale bardzo proszę do mikrofonu, bo się nie nagra, chyba że tam. Proszę tu do mównicy. Panie przewodniczący, szkoda, że nie ma przedsiębiorców, którzy złożyli protest. Ale to pytanie
pytanie dotyczące. Dzień dobry Państwu, Wysoka Rado. Chciałbym się na początku przedstawić. Nazywam się Dominik Krakowiński. Jestem większościowym właścicielem spółki Infinity Group, która z kolei jest właścicielem gruntów, o których tutaj rozmawiamy. Sam osobiście prowadzę tę firmę od 2012 roku. Ja w tej spółce jestem prokurentem, tak jak już wspomniałem, od kilku lat jestem również większościowym właścicielem. Jestem osobą bezpośrednio odpowiedzialną za to, w jakim kształcie ta firma znajduje się aktualnie i jaki będzie kształt tej firmy, jak również prawdopodobnie mam duży wpływ na działalność Mydełek, bo pracujemy razem od wielu, wielu lat, więc bardzo chętnie chciałbym się wypowiedzieć krótko i pewne rzeczy postawić jasno. Jeśli chodzi o działalność dwóch zakładów odzieżowych, czyli Infinity Group oraz Wool Group Poland, które razem zatrudniają prawie 200 osób, tutaj działalność tych zakładów jest zabezpieczona na co najmniej 7 lat do przodu. Aktualnie spółka norweska, która nabyła od spółki Infinity Group zorganizowaną część zakładu, linię produkcyjną swetrów, ma wpisane również w księdze wieczystej na budynków znajdujących się przy Pieniężnego 10 prawo do użytkowania tych budynków jeszcze do końca przyszłego roku, przy czym wynika ten termin z faktu, że do końca przyszłego roku mają obecną umowę najmu i chcą podpisać następną. Jak ona będzie podpisana, również takie prawo będzie wpisane w księdze wieczystej, więc tutaj jakby to jest jakby pierwsze zabezpieczenie. Druga z tych spółek Infinity Group jest to moja własna spółka. Znaczy moja własna, jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jestem głównym udziałowcem i chcę podkreślić, że cały czas zwiększamy zatrudnienie, co również jest ogólnie dostępną informacją. Gdybyśmy nie byli zainteresowani, to raczej byśmy ten interes zwijali. Ja Państwa zachęcam, jeżeli jest jakaś wątpliwość co do przyszłości tego zakładu i skali, w jakiej funkcjonujemy, wszystkich Państwa w dogodnym dla Państwa z osobna i wspólnie terminie zapraszam, chętnie pokażę, na jak dużą skalę aktualnie prowadzimy produkcję i w jak dużej skali chcemy prowadzić produkcję. Naszą ideą na przyszłość jest to, żeby przez najbliższe co najmniej 5, 6 czy 7 lat w ogóle się stąd nie ruszać, ale jak sami Państwo również wiecie, świat jest bardzo zmienny i za lat 10 na przykład nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się tutaj wydarzy. Może będzie taka sytuacja, że na przykład jeden z tych przedsiębiorców, czy norweski, czy angielski, nie wiem, wpadnie na pomysł, że zautomatyzuje swoją produkcję. Na przykład angielski, to jest teoria, bo Państwo też w dużej mierze teoretyczne pytania poruszacie, ja też teraz teoretyzuję. Zautomatyzuje produkcję, nie będzie potrzebował ludzi, albo będzie się chciał przenieść na przykład do Macedonii. Na przykład. To nie leży, że tak powiem, w mojej gestii, ale wtedy pozostaną dwa zakłady, które potrzebują wykorzystywać 5000 metrów kwadratowych, a mają 14000 metrów kwadratowych pod dachem. Ekonomicznie Państwo dobrze również wiecie i rozumiecie, nie będzie to miało uzasadnienia, by tak duża przestrzeń była utrzymywana przez dwa zakłady o określonej skali działalności. Właśnie wtedy potrzebna jest współpraca właśnie obu tych zakładów, żeby przenieść się do nowych hal, które będą ewentualnie tańsze w utrzymaniu i będą umożliwiały funkcjonowanie na rynku jako konkurencyjny i zdrowy biznes. Na tą chwilę, jeszcze raz chcę podkreślić, działają trzy firmy. Działa firma GetFresh Cosmetics zarejestrowana w Warszawie, Wool Group Poland zarejestrowana w Warszawie i Infinity Group zarejestrowane tutaj w Bartoszycach. I są to spółki, które funkcjonują bardzo dobrze. Nikt nie ma żadnego zamiaru zmniejszać zatrudnienia, odwrotnie, to zatrudnienie cały czas jest zwiększane i aktualnie chcę to jasno podkreślić, przez najbliższe lata nie ma nawet planu gdziekolwiek się ruszać z tamtego miejsca, czyli to, co aktualnie jest wykonywane w tych budynkach, będzie wykonywane jeszcze przez najbliższe lata. Uważam, że uchwalenie studium i umożliwienie w przyszłości przedsiębiorcy, czyli nam, podejmowanie działań właśnie w interesie mieszkańców, którzy pracują w tych firmach, po to, żeby te miejsca pracy utrzymać, jest kluczowe. Przedsiębiorcy, którzy mają możliwości, którzy mają opcje, mogą z nich skorzystać. Jeżeli zwiążemy im ręce, to naprawdę trudno się chodzi, mając związane ręce. My działamy tutaj od wielu, wielu lat. Na dzień dzisiejszy w całym kompleksie pracuje bardzo, bardzo dużo ludzi. Jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia naszej firmy. Drzwi są otwarte.
Ja tutaj poprzez może przewodniczącego też postaram się przekazać kontakt do mnie. Osobiście oprowadzę, pokażę i tutaj stawiam sprawę jasno. Kontynuować działalność będziemy. Nie mamy zamiaru się nigdzie ruszać z pieniężnego 10 w najbliższym czasie. Samo studium już w tym momencie, sama zmiana studium, czyli tak jak pan burmistrz powiedział, to jest pierwszy etap, trwa już 2 lata. Jeżeli jakikolwiek ruch mamy wykonać, mówimy o perspektywie naprawdę wielu, wielu, wielu lat do przodu. No jeżeli zwiążemy ręce, no to wiążemy ręce i jest to uważam bardzo szkodliwe. Szczególnie właśnie dla mieszkańców i dla pracowników tych spółek, które właśnie działają przy pieniężnego 10. Też chcę podkreślić ważną rzecz. My przy pieniężnego 10 na co dzień nie posiadamy, nie mamy szczerze problemów z działalnością zakładów sąsiadujących. Wiemy, kim są ci ludzie, wiemy, jak pracują, czy spełniają normy, czy ich działalność spełnia normy, to nie jest jakby nam do oceny, ale tak jak na koniec dnia wszyscy musimy działać jakby zgodnie z prawem, wobec jednych norm i tutaj jest każdego, że tak powiem, ryzyko prowadzenia biznesu i chcę podkreślić ważną rzecz z mojego biura, do którego również Państwa zapraszam. Okna prowadzą po lewej stronie na funkcję mieszkalną, po prawej stronie na funkcję mieszkalną. Przez ostatnie 2,5 roku nie słyszałem, żeby ktokolwiek skarżył się z mieszkańców na uciążliwość wynikającą w tym momencie z funkcji przemysłowej, więc wydaje mi się, że też te uwagi, czy ten strach, co się stanie, jest nieuzasadniony, szczególnie na tym etapie studium, który tak naprawdę dopiero otwiera drogę do rozmowy o szczegółach. Więc nie pozbawiajmy się też tej możliwości, żeby rozmawiać o szczegółach, kosztem tego, żeby po prostu, brzydko mówiąc, uwalić temat w zarodku. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie, bardzo. Przepraszam. Ja pani głosu nie udzieliłem, chwileczkę. Ja proszę pytanie. Państwa, nie planujemy debaty z panem prezesem. Wysłuchaliśmy to, co miał nam do powiedzenia. Nie, ja też i się... tego, i debaty takiej bardzo, nie ale planujemy. Nie usłyszeliśmy odpowiedzi na pytanie, które zadała pani Lucyna. Także tu były pytania sprecyzowane. Ja to tak odebrałam i to było również na komisji jako przewodnicząca, skoro mamy no dobrze. Możliwość. Skończę dobrze, swoje pytanie. Tego może czy wybudują? Krótkie pytanie dlatego wobec tego. Tak. Czy dobrze, wybudują, okay. Gdzie wybudują i kiedy wybudują? Dziękuję. Okay. Tutaj bo odpowiem teraz z tego narożnika, przepraszam za zmianę pozycji. Nie sądziłem, że będę dalej się wypowiadał. Deklaruję, że tak wybudujemy. Kiedy wybudujemy, jeśli tak wybudujemy, ale jeśli w ogóle się przeniesiemy z pieniężnego 10. Jakie było jeszcze pani ostatnie pytanie? 3 pytania. Czy wybudujecie, gdzie wybudujecie i kiedy wybudujecie? Jeśli będziemy się przenosić, to tak wybuduję. Gdzie? No, najchętniej na terenach, które nabędę od miasta. To nie lepiej zostać? Tam, gdzie pan jest? A po co się przenosić? Już pani odpowiadam. Staram się to wytłumaczyć, postaram się jeszcze raz to wytłumaczyć. Dla mnie pozostanie w budynkach o określonej strukturze, które mają 14 tysięcy metrów kwadratowych, narzucają też pewien rodzaj działalności. Jeżeli byłaby hipotetycznie sytuacja za wiele lat do przodu, że tak jak powiedziałem, wypełnione są budynki w połowie i nie jesteśmy w stanie wypełnić pozostałych, to przedsiębiorstwa działające w tych budynkach nie są w stanie konkurować na rynku ze względu na to, że ponoszą zwiększone koszty utrzymania kompleksu. Na co chcę zwrócić uwagę, pani też przytaczała przykłady z całej Polski czy z regionu. Ja też przytoczę wiele przykładów, ile firm się zamknęło w ostatnim czasie ze względu na wzrost kosztów energii i zaprzestało swojej działalności, argumentując, że nie będą konkurencyjnym. Wiele takich firm się zamknęło w ostatnim czasie. Wszyscy państwo o tym wiedzą. Jest to kwestia niezaprzeczalna, jest to coś, na co ja chciałbym być przygotowany za lat wiele. Jestem w tym mieście już od 10 lat, tak jak powiedziałem, dalej zatrudniamy. Odpowiedziałem już, że wybudujemy, ale jeśli w ogóle się będziemy przenosić, na tą chwilę takich planów nie ma. Budynki są wynajęte w całości, na wieloletnie umowy najmu i nie widzę zagrożenia na tą chwilę co do ani jednego miejsca pracy, które jest stworzone aktualnie w firmach, które prowadzę, czyli Infinity Group i Wool Group Poland, bo w Wool Group Poland jestem dyrektorem generalnym oraz prokurentem. Więc tutaj jakby państwa zapewniam, nie wiem,
mogę to narysować, także dziękuję. To niech pan sprzeda te grunty jako przemysłowe. Nie musi pan naciskać na to, żeby zamienić koniecznie na mieszkaniowe. Pan wiedział, co kupuje, tak? Trzeba było się z tym liczyć. Tam widzi, że jest konflikt. No to proszę sprzedać po prostu to jako tereny przemysłowe. Nie musi pan naciskać, żeby przekształcać to na mieszkaniowe. Czy to sprzedam? Wchodzić w konflikt dodatkowo. Czy to sprzedam i jak sprzedam? Mam nadzieję, nie będzie przedmiotem konfliktu, ale będzie na pewno moją decyzją. Zrobimy to tak, żeby zabezpieczyć w jak najlepszy sposób interes zarówno nasz, jak i pracowników, którzy w dużej liczbie pracują w kompleksie. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, ale jeszcze, to już nie w ramach pytań do pana dyrektora, tylko chyba dyskusji dalszy, ciąg dalszej dyskusji nad załącznikiem numer 5, bo tak to nazywajmy. Proszę bardzo, pan radny Sarzyński. Panie burmistrzu, ja chciałbym, żeby jednoznacznie to wybrzmiało, że interesy tych trzech przedsiębiorców, którzy złożyli swoje uwagi, będą pilnowane i będą uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego. I to nie na tej zasadzie, że ci przedsiębiorcy znowu będą pilnowali, tylko po prostu trzeba wziąć pod uwagę, zapisać sobie te uwagi ich i po prostu w planie zagospodarowania przestrzennego je wdrożyć, żeby oni nie musieli, że tak powiem, na nowo pisać swoich. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz i Wysoka Rado, będziemy powoli kończyć. Nie chcę stawiać wniosku formalnego o zakończenie dyskusji, ale myślę, że już powiedzieliśmy sobie wszystko. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Cała procedura uchwalania studium, załączniki do studium mają duże znaczenie, nawet jeżeli zostały uwagi odrzucone, mają znaczenie w temacie planistycznym, w planie zagospodarowania przestrzennego. I jeżeli nawet słyszę tam w tle, że mogę sobie ustnie obiecywać, to państwo mogą zapewnić, bo państwo plan przyjmują. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pan radny jeszcze Dalski, przepraszam, zgłasza się tu od 30 minut, przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Praktycznie to, co chciałem powiedzieć i zwrócić uwagę, to w części wyraziła Pani Radna Jędryczka, bo cały czas się mówiło tak, hale, przedsiębiorcy, o ludziach, słowo ludzie, czy będą mieli pracę, czy nie będą mieli pracy, do kiedy będą mieli pracę, czy mają zapewnioną tą pracę, się nie mówiło. Ja jestem szefem Związku Zawodowego Solidarność w Bartoszycach i sprawy ludzkie, sprawy egzystencji ludzi są no, po prostu na agendzie jak gdyby Związku Zawodowego, który tym się głęboko interesuje. No, kwestia na przykład zwolnień z pracy, czy zwolnień grupowych i tak dalej, to jak gdyby wisi i ludzie się pytają, czy my będziemy mieli pracę, bo to są tam 200 czy więcej ludzi, ale to są też i rodziny. Mówi się o mieszkaniówce, żeby była mieszkaniówka rozwijana, to muszą ci ludzie, którzy będą znaczy kupować te mieszkania, muszą mieć pracę, no bo w tej chwili pytanie mam takie, czy w ciągu ostatnich kilku lat do 10, ile zakładów pracy nowych tutaj przybyło w Bartoszycach, ile ludzi wyemigrowało, bo nie mieli pracy, czy to jest problem taki gardłowy, jeśli chodzi o rozwój mieszkaniowy. Tutaj wypowiedź pana dyrektora Infinity Group pewne rzeczy wyjaśniła, że ludzie będą mieli pracę, że ludzie będą mieli pracę w ciągu od 5 do 7 lat i to mnie niejako uspokaja, że będzie budował halę nową w innym miejscu, podejrzewam, że w lepszej technologii, w innej technologii, przy innych parkach maszynowych też jak gdyby to jest budujące i tu jak gdyby jako związkowca no trochę mnie to uspokoiło, ale pytanie czy koniecznie są, bo mieszkania w mieście nie sprzedają się tak na pniu, że ludzie nie mają mieszkań, jest deficyt i tak dalej. Tyle, dziękuję. Tu kolega mówi kończmy, no to kończmy, a kolega mógł się wypowiadać czasami do rzeczy, czasami nie do rzeczy. Dziękuję bardzo. Dobrze, bo widzę, że atmosfera kabaretowa się tutaj robi. I proszę państwa, wobec tego jeszcze pani Lucja Jędrzyka chciała? Nie. Dobrze. Proszę państwa, kończymy dyskusję na temat
tegoż projektu, a właściwie załącznika numer 5 do tego projektu. Może jeszcze tylko proszę o spokój tylko teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli podczas głosowania. Otóż Państwo macie to co prawda w materiałach, ale jeszcze Państwu dwa akapity odczytam z uzasadnienia do procedury uchwalania zmiany studium, a brzmi ono tak. Lista nieuwzględnionych uwag stanowią załącznik numer 5 do projektu uchwały o uchwaleniu zmiany studiów i w następnej kolejności każda uwaga z osobna jest rozstrzygana przez Radę Miasta przed uchwaleniem całego dokumentu. W przypadku nieuwzględnienia przez Radę Miasta Bartoszyce wszystkich złożonych uwag, przedłożony projekt zmiany studium może zostać uchwalony. W przypadku uwzględnienia którejś z uwag, należy w dokumencie dokonać zmian zgodnie z wniesioną uwagą i wówczas przedłożony projekt uchwały nie będzie przedmiotem uchwalenia na obecnej sesji. Czyli tak jak zresztą tu i w dyskusji wybrzmiało, gdy nie uwzględnimy w punktu 1 i punktu 2 załącznika numer 5 do uchwały w części dotyczącej uwag wniesionych przez podmioty, jeśli nie uwzględnimy, przystąpimy wówczas do uchwalania projektu uchwały oznaczonego numer 1 na 52, czyli do uchwalenia studium. Czy to jest jasne? Jeśli tak, planuję jeszcze proszę nie głosować, ale chcę jeszcze z Państwem to, żebyśmy się jasno zrozumieli. Za chwilę zadam pytanie, kto jest za nieuwzględnieniem uwag. Tak będzie brzmiało pytanie i głosujemy, kto jest za nieuwzględnieniem uwag, kto jest przeciwny. Dlatego przechodzimy do głosowania. Kto? Ale na razie, bo teraz tak, ja zaopiniowałam. Pierwszy, komisja, jako ja, jako komisja, Komisja Gospodarki Miejskiej zaopiniowaliśmy pierwsze, tak? To teraz pytanie moje, czy głosujemy dwie, czy jedną? Zaraz, mówiłem to, ale powtarzam jeszcze raz. Głosujemy załącznik numer 5, punkt 1. Załącznik numer 5, punkt 1 do uchwały, a hasło brzmi, kto jest za nieuwzględnieniem uwag. I tak jeszcze raz powtórzę. Poddaję pod głosowanie załącznik numer 5, punkt 1 do projektu uchwały i pytam Państwa, kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwag podmiotów działających wokół terenu objętych zmianą opisanym w załączniku 5, numer 1. Kto jest za nieuwzględnieniem? No chyba jaśnie nie można. Dobrze. 8 do 8, 2 wstrzymujące się. Ale chwilę, na wszyscy zrozumieć, co głosowali. Mamy remis. 8 do 8 przy 2 wstrzymujących się. Proszę Państwa, gdy tego typu sytuacja jest przy procedowaniu projektów uchwał, wówczas taki remis powoduje, że uchwała nie jest, jak to się w literaturze często czyta, nie jest w obrocie prawnym, nie jest przedmiotem w obrocie prawnym. W tym wypadku nie wiem, co mam zdecydować. Zrobić przerwę, ewentualnie jeszcze przystąpimy po raz drugi do głosowania, może taką reasumpcję przyjąć. Dobrze, ogłaszam gdzieś 15 minut przerwy. Do głosu zgłaszał się pan przewodniczący komisji, pan Karol Kapuściński. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z faktem, który zaistniał przed przerwą, że nie było konsensusu i może to trwać jeszcze dłuższy czas, chciałbym zaproponować reasumpcję głosowania w celu może przyspieszenia realizacji tej uchwały albo jej przedłużenia, żeby, bo była przerwa, może ktoś tutaj. Jeszcze raz zagłosujemy. Propozycja jest taka moja, czy chcielibyśmy jako radni reasumpcję głosowania zrobić. Proszę Państwa, również w szczerze konsultowałem to z autorem projektu, a właściwie z redaktorem projektu tej uchwały i z tej rozmowy wynika, że rada musi rozstrzygnąć. Ja nie mówię, że musi być za lub przeciw, ale musi być rozstrzygnięcie tej rady, żeby w ogóle albo ten projekt uchwały nie będzie przedmiotem obrad, albo jeśli nie uznamy
punktu pierwszego i uwag tych państwa, wówczas pójdzie i tak ten projekt uchwały, będziemy procedować projekt uchwały i ten projekt uchwały pójdzie do wojewody, do nadzoru. Także tutaj musi być jednoznaczne, jeśli chodzi o załącznik, bo gdybyśmy głosowali uchwały i gdyby była taka sytuacja, sprawa była oczywista. Tu chodzi o załącznik do uchwały, w którym Rada powinna zdecydować ustawodawca, tak myślę, że musi rozstrzygnąć, a więc musi być tu rozstrzygnięcie, a tego rozstrzygnięcia nie ma. Zatem uważam, że wniosek o reasumpcję jest zasadny i ponowimy jeszcze raz głosowanie. Głosujemy, proszę Państwa, załącznik numer 5, punkt 1 do projektu uchwały, a pytanie brzmi, kto z radnych jest za nieuwzględnieniem uwag podmiotów działających wokół terenu objętych zmianą opisanym w załączniku numer 5, punkt 1. Proszę o głosowanie teraz. Kto jest za nieuwzględnieniem, przeciw lub się wstrzymuje? Osiem za nieuwzględnieniem, 7 przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że punkt pierwszy do projektu uchwały załącznika nr 5 został uchwalony, nie uwzględniając uwag podmiotów działających na terenie objętym zmianą. Do przegłosowania pozostaje nam punkt 2 załącznika nr 5. Pytanie będzie brzmiało również podobnie. Jesteśmy gotowi? Tak. Kto z pani panów radnych? Proszę. Opinia komisji, panie przewodniczący. Proszę bardzo, panie, bo rzeczywiście jeszcze do załącznika numer 2 również pani opinia. Opinia pani komisji. Opinia jest taka sama jak poprzednia. Komisja Gospodarki Miejskiej negatywnie opiniuje nieuwzględnienie uwagi drugiej do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. Komisja wypracowała stanowisko, że uwaga druga wniesiona do projektu studium przez przedsiębiorców sąsiadujących działek jest zasadna i jest przeciw nieuwzględnieniu jej w projekcie zmiany studium stosunkiem głosów 3 przeciw, 2 za nieuwzględnieniem, 1 wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Myślę, że dyskusja w tym temacie jest zbędna, bo już przy punktach była dyskusja, się odbyła już przy pierwszym punkcie. Zatem proponuję, żebyśmy przystąpili do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za nieuwzględnieniem uwag podmiotów działających wokół terenu objętego zmianą, a opisanych w załączniku numer 5 w punkcie 2 tym razem. Kto jest za nieuwzględnieniem, przeciw lub się wstrzymuje? Osiem za, 9 przeciw, 1 się wstrzymał. W tym wypadku punkt 2 załącznika numer 5 do uchwały nie uwzględnia uwagi dotyczące do projektu osób, które te uwagi zgłosiły. Tak jest. Teraz, czy uchwała powinna być procedowana w tej sytuacji, się zastanawiam. Nie może być procedowana. Nie będzie procedowana. Muszą być dokonane zmiany w części dotyczącej punktu 2 załącznika. Dobrze, rozstrzygnęliśmy tą sprawę, wobec tego nie będziemy procedować projektu uchwały. Jesteśmy w punkcie 5b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz autopoprawkę otrzymali panowie radni. Jest to projekt oznaczony numerem 2/52. Proszę tutaj panią przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, panią Lucynę Jędryczka, o przedstawienie opinii komisji na temat projektu uchwały i autopoprawki. Otóż
opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmian w budżecie. Dochody. Dział 750, rozdział 750-95. Zwiększenie o 1 220 722 zł planu dochodów z tytułu pozyskanego dofinansowania realizacji projektu Cyfrowa Gmina. I to będzie w tym takie dwie sumy. 689 522 zł Cyfrowa Gmina i granty dla mieszkańców byłych terenów PPG-owskich 531 200 zł. Projekty są dofinansowane w całości ze środków Unii Europejskiej i tu komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852, rozdział 852-95. Zwiększenie planu dochodów o 41 680 zł z tytułu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu Wartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych oraz 7680 zł z tytułu dofinansowania szkoleń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy i te środki zostały pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 750. Rozdział 750-85. Zwiększenie o 10 980 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zatrudnienie na umowę zlecenie osoby realizującej zadania dyrektora szkoły muzycznej w okresie do 31 sierpnia 2022 roku. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I rozdział 750-05. Zwiększenie planu wydatków o 1 135 520 zł z przeznaczeniem na realizację właśnie wcześniej omawianych dwóch projektów Cyfrowa Gmina i dla granty na tereny popegeerowskie. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 852, rozdział 852-95. Zwiększenie planu wydatków o 49 360 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych oraz 7680 zł szkoleń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 902. Zwiększenie o 15 000 zł planu wydatków przeznaczonego na budowę obudowy śmietnikowej na ulicy Robotniczej. Tutaj chodzi o to, że w budżecie była suma, która nie wystarczyła po rozeznaniu cenowym na ten cel i dlatego zwiększamy o 15 tysięcy złotych budżet. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 913, przesunięcie o 4 tysiące złotych wydatków bieżących na dotację dla stowarzyszeń, organizacji świadczących opiekę nad zwierzętami. Komisja zaopiniowała pozytywnie przy jednym głosie przeciw. I komisja pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do budżetu. To chodzi o to, że w związku z przyjętym zarządzeniem burmistrza w sprawie zmiany budżetu, w którym zwiększono dochody i wydatki o 40 tysięcy zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy, dokonuje się ustalenia podstawy prawnej tej uchwały. Komisja tutaj, jak powiedziałam, zaopiniowała pozytywnie autopoprawkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 2 na 52? Proszę o głosowanie teraz wraz z autopoprawką. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2022-2034. Jest to projekt oznaczony wręcz 3 na 52. Również poproszę panią przewodniczącą o opinię na temat projektu uchwały. Komisja.
Komisja zaopiniowała pozytywnie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany te wynikają ze zmian w budżecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania, bo chyba dyskusji nie widzę dyskutantów. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 3/52? Proszę o głosowanie teraz. Pani radna Machniewska głosuje? Głosuje. Już nie. Głosowanie jest zamknięte, no nie będziemy czekać. 17. Ale do protokołu proszę zapisać, że jest. No. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. 17 było za. Nie większość, tylko jednogłośnie, bo nie jest przeciw. No jednogłośnie nie głosowałem. 5D, punkt 5D porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez gminę miejską Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 4/52. Poproszę panią Ewę Pisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o opinię na temat projektu uchwały. Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt proponowanej uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę, pan przewodniczący Karol Kapuściński. Jest dobrze. Wysoka Rado, Panie Sekretarzu, tutaj w uzasadnieniu czytamy i w uchwale kwota 2,5 tysiąca złotych. Z tego co pamiętam, w latach poprzednich była wyższa kwota i nie wiem dlaczego tak się zaistniało. Wszystko idzie w górę, a my mamy zadbać o estetykę. Nie? Tak, a no to dobrze, bo z moich zapisków wynikało, że było więcej. Myślałem, bo wszystko idzie w górę, dlaczego tutaj kwota jest taka niska, jak mamy o estetykę miasta grać i estetykę cmentarzy, to dlaczego tak niska kwota jest tutaj. Tylko tyle dają. Pan sekretarz, proszę. Taka prawda, tylko tyle dają. Co roku piszemy o zwiększenie, o przywrócenie tej kwoty, która była na początku i mamy odmownie. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 4/52? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Bartoszyce na rok 2022. Jest to projekt oznaczony numerem 5/52. Również tutaj poproszę pana przewodniczącego Karola Kapuścińskiego, przewodniczącego komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie sekretarzu. Opinia Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa na temat programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Bartoszyce w roku 2022 jest pozytywna. Na poprzedniej sesji próbowaliśmy podjąć ten program. W związku z tym, że przełożyliśmy go na termin późniejszy, został uzupełniony między innymi o rozszerzenie punktu 6 w paragrafie 6 w rozdziale 4. Przeczytam ten punkt. Podejmowanie innych działań niezbędnych dla utrzymania właściwego zdrowia kotów wolno żyjących, w tym rekonwalescencji po zabiegu sterylizacji lub kastracji przez organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Ponadto doszedł punkt 7. Zadania, o których mowa w punkcie powyżej 6, realizowane będą przez podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych. Chciałbym tutaj dodać, że na ten punkt przeznaczamy w programie 4000 zł i po zatwierdzeniu już przez organ nadrzędny programu organizacje, stowarzyszenia, które tam mają w zadaniach zapobiegania właśnie bezdomności zwierząt, będą mogły starać się o to dofinansowanie w ramach programu. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani przewodnicząca Katarzyna Wasak. Panie sekretarzu, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja będę oczywiście głosowała za przyjęciem tego programu. Natomiast pytanie moje po zatwierdzeniu programu, kiedy przewidujemy ogłosić konkurs ten dotacyjny? Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Zarewicz.
Szanowna Rado, całość programu ten uchwały po prostu dla mnie jest do przyjęcia. Za wyjątkiem rozdziału trzeciego, punktu drugiego, a mianowicie dotyczy sterylizacji i kastrowania kotów. Szanowni Państwo, nie możemy naturalnego, co dała przyroda, kogoś pozbawiać. Zwierzęta są po prostu, my je przyjęliśmy do domu i je szanujmy, trzymajmy. Skoro ktoś wypędza, to nie powinien ponosić jakiejś kary. Kiedyś składałem wniosek o spisie wszystkich zwierząt w mieście. Odbił się bez echa. I po prostu stawiam wniosek formalny o wykreślenie tego punktu dotyczące sterylizacji i kastracji. O ile nie będzie przyjęty, nie będę przyjmował w ogóle całej uchwały. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Karol Kapuściński. Panie Przewodniczący, nie wiem, czy pan Przewodniczący dosłyszał dokładnie. Myślę, że to nie wyczerpuje znamiona wniosku formalnego, więc może jeszcze raz, panie Tadeuszu. Stawiam wniosek formalny o wykreślenie rozdziału trzeciego w punktu drugiego w tym rozdziale dotyczący kastracji i sterylizacji kotów. Dobrze. Dla porządku tylko powiem, że to ja rozumiem intencję. No oczywiście nie jest to wniosek formalny, ale intencja jest taka, jaka jest. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem pana radnego Azarewicza? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał aprobaty Rady Miasta. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 5/52? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym głosie sprzeciwu uchwała została podjęta. Punkt 5f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska miasta Bartoszyce do roku 2030. Otrzymali panie wszyscy panowie radni. Jest to projekt oznaczony numerem 6/52. Załącznik do tego projektu był oglądu w biurze rady. Proszę panią Ewę Pisarską. Przepraszam, proszę bardzo, panie sekretarzu. W odpowiedzi do pani radnej Basak, jak najszybciej. No jak najszybciej. Bez zbędnej zwłoki w terminie do 14 dni. Powtórzę raz jeszcze, jesteśmy w punkcie 5f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska miasta Bartoszyce do roku 2023. Jest to projekt oznaczony numerem 6/52. Poproszę panią Ewę Pisarską, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Komisja zapoznała się z programem ochrony środowiska miasta Bartoszyce do 2030. Na posiedzeniu komisji zreferowała nam ten program pani Elżbieta Stupieńko, inspektor do spraw ochrony środowiska. Odpowiedziała na wszelkie pytania. I komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten program. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 6/52? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 6 porządku obrad. Informuję Państwa, że w okresie międzysesyjnym pan radny Ryszard Sarzyński zgłosił problem zalewania ulicy Młynarskiej. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan radny Karol Kapuściński złożył dwa zapytania. To jest dotyczące możliwości rozszerzenia
trasy przejazdu komunikacji miejskiej, możliwości uczestnictwa w projekcie Bezpieczny Pieszy, doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej. Ja bardzo proszę Państwa o spokój na sali. Bardzo proszę. Pan radny nie otrzymał jeszcze odpowiedzi na te dwa zapytania. I tyle z mojej strony, jeśli chodzi o zapytania, które dotarły do biura rady za pośrednictwem przewodniczącego. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Pan był pierwszy, bardzo proszę. To znaczy ja odnoszę się do tego pytania, które w informacji właśnie pana burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym zadałem. Chodzi oczywiście o sprawę związaną właśnie z ilością koszy przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym znajdującym się na ulicy Korczaka w Bartoszycach. No tam nie ma ani jednego kosza. Chodzi mi oczywiście o to miejsce, które jest naprzeciwko parkingu między właśnie parkingiem a ogrodzeniem właśnie tego Centrum Rekreacyjno-Sportowego i aż do właśnie można powiedzieć tego tyłu, że tak powiem, hali sportowej. Tam nie ma ani jednego kosza, jest masa śmieci. Ja interweniowałem już w tej sprawie na prośbę mieszkańców ulicy Poniatowskiego. Śmieci zostały uprzątnięte, ale wiadomo, że jeżeli nie ma koszy, no to te śmieci po prostu będą cały czas tam leżeć. I czy można by było, to jest prośba mieszkańców, ustawić tam kilka koszy na śmieci. Dobrze, dla porządku, może trochę przez przeoczenie. Chciałbym poinformować Państwa, że w punkcie szóstym to były odpowiedzi na zapytania i interpelacje. Ja poinformowałem Państwa, jakie wpłynęły zapytania i interpelacji i ten punkt zamykamy wobec tego i przechodzimy do punktu siódmego, sprawy różne i pytanie Pana Radnego już jest w sprawach różnych, ale nim będzie uzyskana odpowiedź na Pana pytanie, to ja Państwa z kolei poinformuję, jak to w zwyczaju bywa w sprawach różnych, że w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły między innymi pisma. Pismo dotyczące oświetlenia zewnętrznego, skierowałem to do Komisji Gospodarki Miejskiej. Wnioski o uwzględnienie zadań w strategii rozwoju miasta skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody unieważniające w części uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu w piątki i soboty oraz przez rolników i ich domowników oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego Mój Rynek skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. To jedno proszę. Ja bym może poczekajcie Państwo z tą prezentacją, ja Państwu tak, oczywiście. Powiem, co mam do powiedzenia. I wpłynęła skarga na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, skierowałem do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pismo dotyczące opracowania raportu z implementacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bartoszyce oraz aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bartoszyce skierowałem to do Komisji Gospodarki Miejskiej. Pismo dotyczące nazwania mostu na rzece Łynie skierowałem do Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa. Pismo dotyczące usunięcia tablicy z 75 roku skierowałem do Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa. Pismo dotyczące utwardzenia i wyrównania wjazdu do garaży skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o informacje na temat wpływających pism. Teraz proszę bardzo, oddaję Państwu głos. Pierwszy zadał pytanie Pan Puszko. Teraz się zgłosiła Pani Przewodnicząca. Proszę bardzo. A może pytanie odpowiedź? Bardzo proszę. Może ja bym łatwiej. Tak wolał, bo Szanowni Państwo Kierownicy Urzędu, jeśli by prosił o zapisywanie pytań, może się okazać, że nie będę w stanie odpowiedzieć tutaj przy mikrofonie, na bieżąco odpowiem wtedy na piśmie. A to będę o tym mówił. Odnośnie koszy. Nie są z tego roku, że tak powiem, śmieci wyrzucane do koszy. Tam jest 6 czy 7 zdjęć, jakby Pan Wiceprzewodniczący mógł przesunąć powolutku. I to są w większości kosze zapełnione w ten sposób, są to śmieci komunalne wyrzucane z domów. Nie kosze w większości mieszkańców na wielu terenach miasta nie są używane zgodnie z przeznaczeniem na śmieci. To są kosze na śmieci,
ale to nie są koszy na śmieci komunalne, tylko na te śmieci właśnie człowiek idzie na spacerze, buteleczka, lizaczek, patyczek i tak dalej, i tak dalej. To z panem dyrektorem Jerzyłą, żeśmy wielokrotnie przejeżdżali nawet. W tej chwili na kwadracie jest w miarę czysto, jest mniej śmieci, bo jest mniej koszy, krótko mówiąc. Działki tutaj gdzieś też są. Działki, proszę bardzo. No raczej nie, raczej to są mieszkańcy przy skrzyżowaniu Cierżeromskiego bodajże ze Sportową, to był kosz przy przystanku autobusowym. Pani uchowaj Boże, co tam się znajdowało, został zniesiony, zlikwidowany i jest święty spokój. Nie możemy tego zrozumieć, że jeżeli człowiek mieszka, no nie wyrzuci do swojego pojemnika, za który płaci, no płaci za swoje śmieci, to zaniesie po drodze, gdzieś wyrzuci. Nie, naprawdę nie mogę tego zrozumieć. Tutaj z panem dyrektorem Jerzyłą żeśmy pewne rzeczy ustalili, że podamy państwu jedną rzecz. To jest to wykaz zebranych odpadów komunalnych zmieszanych, zebranych na terenie miasta Bartoszyce z 250 koszy ulicznych w roku 2022, czyli w bieżącym roku. Styczeń 29,7 m sześciennego na kwotę 5613 zł i 30 groszy. Luty 25,3 m sześciennego na kwotę 4781 zł i 70 groszy. Marzec 30,8 m sześciennego na kwotę 5821 zł i 20 groszy. Co daje w podsumowaniu 85,8 m sześciennego na ogólną kwotę 16 216 zł i 50 groszy. I wykaz obejmuje okres tak zwany nieturystyczny, letni, gdy temperatury są bliskie zera, gdy nie ma ogródków gastronomicznych letnich, raczej nie spożywa się na wolnym powietrzu lodów, napojów i tak dalej. W zbieranych odpadach przeważają odpady gospodarstw domowych 70-80%. Zdarzają się zepsute przetwory w słoikach, odpady ze sprzątania piwnic, garaży, stare obuwie, a nawet ostatnio telewizor zwinięty w ruletkę. Nie wiem, jak to gość z... Naprawdę mistrzostwo świata. To trzeba umieć. Tereny, gdzie pod względem zaśmiecania jest najgorzej. Plac Konstytucji 3 Maja, ulica Wajdy, przejście od ulicy Nadłyną do ulicy Gdańskiej, czyli ta kładka pomiędzy Gdańską a Ogrodową i Nadłyną, tamtą ulicą. Jeziorko przy ulicy Warszawskiej, ulica Wajdy Kętrzyńskiej, ulica Leśna. To taką informację przekazał pan dyrektor Żyło. Ja tak korzystając jeszcze z okazji, zaraz przejdziemy do państwa pytań następnych. W sprawach różnych jeszcze nie podałem jednej informacji dotyczącej, bo to była krótka informacja dotycząca zieleni miejskiej, tu jest troszeczkę poszerzona, że uprzedniko to już było chodniki ulicy Konopnickiej, Leśną, Poprzeczną, Przemysłową, Wybrzeża, Jagiellończyk, Orzeszkowej, Motykasyną, Kętrzyńską, między rondami Bohaterów Warszawy, między rondami 11 listopada, Plac Dworcowy, Lipową, Grodę Robeckiego, Kubalczyków, Mynarską, Pilińskiego, Robotniczą, Plac Zwycięstwa, Strzeleckiego, Cichą oraz rondo 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Nasadzono funki przy czterech drzewach przy ulicy Kowali na wniosek Rady Miasta. Tak mam napisane funki. Chyba. Umyto małą architekturę na placu Konstytucji 3 Maja. Ławki, kosze na śmieci, źródełka, donice drewniane, latarnie i gablotty. Umyte zostały przystanki komunikacji miejskiej. Wypielono obrzeża drzew i krzewów przy od razu komunikacji miejskiej. Tak może już zadałem państwa pytanie. Wczoraj było spotkanie z przedstawicielem zarządu dróg wojewódzkich na ulicy Poniatowskiego i sukcesywnie zostaną ustawione tam cztery wiaty przystankowe w miejscach wyznaczonych w projekcie. Dotyczące jednego miejsca będziemy rozmawiali z zarządem dróg wojewódzkich, żeby po prostu przesunąć wiatę w jednym miejscu naprzeciwko Stokrotki, sklepu Stokrotki na teren zielony, żeby tam jest troszeczkę wąsko, żeby ta wiata po prostu nie przeszkadzała w komunikacji pieszo-rowerowej. Teraz skończę go przeczytać i już będę opowiadał. Wybielono obrzeża drzew i krzewów na Jeziorku Mleczarskim oraz wygrabiono trawniki. 22 kwietnia, o tym mówiliśmy, Międzynarodowego Dnia Ziemi, zorganizowano akcję Sprzątanie Świata, w której udział zaangażowane zostały przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, środowiskowy dom samopomocy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Starostwo Powiatowe, Zakład Gospodarki Odpadami oraz pracownicy Urzędu Miasta. Także to nie tylko pracownicy Urzędu Miasta i nasze szkoły sprzątały, tylko to była szersza akcja, może tego chyba 3,5 tony śmieci. Uprzątnięte to tereny Jeziorka Mleczarskiego, Jeziorka Barbetowskiego, Lasek TPD oraz Park Elizabeth. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za włączenie się
do akcji. I teraz pozostaje w dalszym momencie do Państwa dyspozycji. Dobrze. Ja nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, które zadałem. Czy, no, to jest prośba mieszkańców o umieszczenie właśnie w tym miejscu koszy na śmieci. Dlaczego tam nie ma koszy na śmieci? Dlatego to jest mniej więcej, to była odpowiedź, co się dzieje, są takie kosze. Ale jeżeli nie ma koszy, to będzie jeszcze więcej śmieci się walało. Jak będzie kosz, będzie jeszcze więcej śmieci, to od razu mogę panu zapewnić. Ale to jest taka wizytówka miasta naszego. Panie radny, od razu mówię, że z panem dyrektorem Jerzyłą jesteśmy na tym zasadzie umówieni, że jest taka wola, stawiamy kosz, obserwujemy to miejsce, co się tam zaczyna dziać. Jeżeli będzie porządek, to zostanie ten kosz. Jeżeli będą śmieci składowane komunalne, to po prostu ten kosz stamtąd będzie uprzątnięty. Po prostu stawianie kosza dla czyjejś wygody. Monitoring. Musi być monitoring w tych miejscach, gdzie po prostu ma miejsce taka sytuacja. Odnośnie monitoringu. Sprawa zostanie rozwiązana po prostu. Odnośnie monitoringu trwają prace. Ale to nie jest argument ku temu, żeby po prostu koszy nie było, bo jeżeli tam jest przecież masa ludzi przyjeżdża, to jest ta hala widowiskowo-sportowa, no przecież ile samochodów, prawda? No i ludzie jak przyjeżdżają, no to widzą masę śmieci, bo tam naprawdę też jest jak gdyby ten śmietnik taki ogólny, z którego wylatują te śmieci, one się walają. Ja przed świętami na prośbę, znaczy koleżanka akurat z pracy mnie prosiła, żebym po prostu w tej sprawie jak gdyby też zainterweniował, bo mówi, że córka przyjechała za granicę i było jej wstyd. No musiała z córką chodzić, zbierać te śmieci, bo po prostu masa śmieci się wala, nie ma ani jednego kosza. Jest prośba właśnie mieszkańców tych bloków właśnie o umieszczenie co najmniej dwóch koszy w tych miejscach. A jeżeli jest problem z tym, że są te śmieci podrzucane przez mieszkańców, tak? Czyli mieszkańcy jak gdyby nie przestrzegają regulaminu segregacji śmieci, to trzeba po prostu w tych miejscach zainstalować monitoringi, wyłapać te osoby, które się do tego nie stosują. No, prosta sprawa. Tym tematem się głęboko zastanawiam, tylko trzeba pamiętać, że monitoring, objęcie wszystkich śmietników monitoringiem, to jest chyba, ile ma śmietników, 10 czy 12 w mieście, każdy objąć monitoringiem. Ale mi nie chodzi, panie sekretarzu, przepraszam, że tak się wcinam. Ja, panie radny, panu już tłumaczę do końca. To nie jest odosobniony przypadek, że tak się dzieje przy takich rzeczach, a zwłaszcza gdzie można bezpośrednio podjechać samochodem. I są wyrzucane tam naprawdę śmieci dziwne, których mieszkańcy naprawdę sami z tego rejonu, nie mogę powiedzieć, że to mieszkańcy przywożą. To są po prostu rzeczy, śmieci podrzucane nie wiadomo skąd. I to są takie rzeczy, że mieszkańcy nawet gdyby chcieli to mieć w domu, no to nie mają możliwości posiadania tego. Po prostu to, co się dzieje tam przy tych śmietnikach i faktycznie w newralgicznych miejscach, będziemy musieli myśleć o monitoringu ulicy. No niestety, w tej chwili podrzucają śmieci są prace nad siecią monitoringu nie ma innego miejskiego, jeżeli już mówimy o monitoringu. Proszę Państwa, proszę o spokój na sali, bo trudno jest odpowiadać na pytania panu sekretarzowi. Zgodnie z sugestią i mamy w budżecie zapisane trochę pieniędzy na zmianę, na poprawienie systemu monitoringu. Trwają prace nad zmianą systemu przekazywania sygnału z kamer na światłowodowy. Powoli, małymi krokami, tak jak Państwo uchwalili uchwale budżetowej i się na to zgodzili. Sukcesywnie monitoring będziemy poprawiali. Na razie będziemy się starali przyłączyć na system światłowodowy zamiast radiowego, który już ma trochę lat i się po prostu zdezaktualizował i sygnał nie jest takiej jakości, jakbyśmy sobie tego życzyli. Odnośnie nowych lokalizacji odsyłam do Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa. Prosimy właśnie o to, żeby pana radnego, pana przewodniczącego komisji składać wnioski, żebyśmy mogli systematycznie nowe ewentualnie miejsca, zwłaszcza przy prowadzeniu robót, projektowaniu czegoś, żebyśmy mogli to już po prostu uwzględniać. Tak samo jak już mówiłem o projektowaniu oświetlenia na przypadku Elizabeth, jednocześnie będzie zaprojektowana też światłowód, zasilanie, miejsce zasilania pod kamerę. Czy to będą kamery obrotowe, ale raczej będziemy powoli, sukcesywnie z roku na rok przechodzili na kamery stałe, bo kamery obrotowe nie zawsze zdają egzamin i nie zawsze realizują to, co byśmy sobie życzyli, a kamery stałe nagrywają pewien obszar. Kamery szczujką ruchu. Kamery muszą działać 24 godziny na dobę, bo
nie zawsze ciulka ruchu może zadziałać, to jest najprostszy system. Działa włączona... Kamera z podczerwienią i działa w nocy. No to kamery takie, żeby po prostu działały całą dobę, tak? No dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, pani Katarzyna Pasek. Szanowni Państwo, skoro sprawy różne, to pozwólcie, że odniosę się do propozycji wniesienia przez Klub Radnych Nasze Miasto projektu uchwały dotyczącego wynagrodzenia opiekunek dzieci do lat 3. Oczywiście nie oceniam Państwa w żaden sposób, natomiast Państwa głosowanie za, nie przeciw, to w moim odczuciu było już jakby sposobem podjęcia decyzji, czy jesteście Państwo za, czy przeciw, czy się wstrzymujecie. Drodzy Państwo, bodaj nie życzę nikomu z Państwa, żebyście musieli walczyć o swoją godność, ponieważ te panie opiekunki w punktach opieki do lat 3 w tym momencie, bo to jest tak naprawdę może pierwsze podejście, bo poprzednią uchwałę pozwoliłam sobie znieść z porządku obrad. Dlaczego? Dlatego, że zaproponowałyśmy tu, mówię o członkiniach naszego klubu, kwotę 1 zł brutto od godziny, za godzinę od jednego dziecka. Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 w naszym mieście są 4. W każdym punkcie pracują 4 panie. Około 2 tygodni temu zorganizowałyśmy tutaj spotkanie w sali sesyjnej ze wszystkimi paniami. Wszystkie się stawiły oczywiście. Zaprosiliśmy też Państwa. Państwa nie było, ale to też pewnie z różnych powodów. Nie mogliście przyjść. Ja po prostu myślę, że część z Państwa znała też temat. Drodzy Państwo, panie opiekunki od 10 lat pracują na umowie zlecenie, czyli nie mają płatnych urlopów. Od 2017 roku, w zasadzie początku 18, czyli 4-5 lat, nie dostały żadnej podwyżki. Ponadto od każdego wynagrodzenia miesięcznego potrąca się paniom 2% wynagrodzenia brutto za wynajem punktu, czyli te punkty, w których panie pracują, muszą opłacić, to jest średnio 80-90 zł jeszcze w skali miesiąca. Panie opiekunki, bo to są wszystkie panie, w większości z wykształceniem, więc predysponowane są do wykonywania tej pracy, pracują 10 godzin od 6.30 do 16.30, nie mają tego urlopu, o którym powiedziałam i nie można też pracy tych pań porównywać do pracy pań pracujących w przedszkolach, bo to jest jakby, no chociaż takie porównania też padły, poprosiłyśmy Państwa po ostatniej sesji, przepraszam, mogłabym prosić o nieprzeszkadzanie. Poprosiłyśmy o pozostanie z Państwa, część z Państwa zostało i dziękuję bardzo. Państwo stwierdziliście, że złotówka brutto to jest za dużo, więc po jakby zgodziłyśmy się tutaj z Państwem, zaproponowałyśmy 50 groszy brutto za 1 godzinę opieki nad dzieckiem. Każda z pań ma 5 dzieci, dzieci są też pieluchowane. W argumentacji, w uzasadnieniu tej uchwały wskazałyśmy, że od 1 kwietnia z wyrównaniem od 1 stycznia rodzice będą otrzymywać tak zwany dodatek żłobkowy w wysokości 400 zł, co oznacza, że te pieniądze nie będą wpływały bezpośrednio do rodziców na konto, a jedynie automatycznie będą szły na przerzucane, że tak powiem, instytucjonalnie. Poza tym rodzinny kapitał opiekuńczy, no ale to już może nie będę tutaj już o tym wspominać. Jeżeli chodzi o obciążenie dla budżetu, to by było około 13 100 zł.
naszego wkładu, dodatkowych kosztów i obciążenia budżetu miasta i to wynika ze wzrostu składek do ZUS-u, które wynoszą 19,55% wynagrodzenia brutto. Szanowni Państwo, każdy z Was miał swoje powody, żeby nie przyjąć tej uchwały. My tutaj członkinie klubu Nasze Miasto rozpatrują to personalnie. Natomiast w tym momencie każemy panie, które wykonują ciężką pracę, rodzice również byli bardzo zadziwieni, że te panie zarabiają takie, a nie inne pieniądze. Zadowolenie rodziców jest bardzo duże, ponieważ czują się pewnie, że nad ich pociechami jest tak zwana instytucja parasolowa w postaci Urzędu Miasta. Natomiast nie, proszę pani, to nie jest referat. Chciałam tylko wystąpić w imieniu tych pań. Pani się wypowie za chwilę, przepraszam bardzo. I ja pani nie przeszkadzam, jak pani zabiera głos. Pan burmistrz nie wystąpił z tą uchwałą, dlatego że jest tak zwane podwójne finansowanie, czyli z jednej strony z budżetu miasta, a z drugiej strony finansowanie z programu Maluch. Dlatego to jest swego rodzaju obnażenie zgodności z tych pań w moim odczuciu i w odczuciu pań opiekunek. I jeszcze dodam, że spotkałyśmy się również z rodzicami. Po przeprowadzonym przez nas takim małym researchu okazało się, że 80% rodziców ma jedno dziecko, w związku z tym dostaje ten dodatek żłobkowy. Od 1 kwietnia, jeszcze raz powtórzę, z wyrównaniem od stycznia. To dziękuję, to jest opinia, tak, dokładnie, w tym temacie. I to jest pierwsze, jak już jestem przy głosie, panie sekretarzu, proszę pozwolić, już nie będę zabierać głosu w sprawach różnych. Mam jeszcze dwa tematy. Temat, który radny Jarosław Puszko też poruszył odnośnie śmietników. Chodzi mi tutaj o zanieczyszczenie tego obszaru pomiędzy ulicą Poniatowskiego 1, Poniatowskiego 2 i braku tych koszy. Bardzo dużo nieczystości znajduje się, znaczy wrzucane jest w miejsce, gdzie znajduje się cerkwia. Ksiądz Juliusz to też ma bardzo dużą zachwostkę, żeby to wszystko regularnie sprzątać, bo tych śmieci znajduje się tam bardzo, bardzo dużo. Także ja tylko zwracam się z wielką prośbą, żeby jakby w sposób systematyczny sprzątać tamten teren. To jest po pierwsze, a po drugie właśnie to, co powiedział Jarek, brak koszy przy hali sportowej, przy ulicy Poniatowskiego. I jak najbardziej rozumiemy to, że ludzie do koszy wrzucają różne rzeczy, też dużogabarytowe czy wielkogabarytowe śmieci. To jest jakby proces jakby pracy nad naszą mentalnością, ale nie o tym chcę teraz mówić, żeby po prostu bardziej zwrócić uwagę na to sprzątanie tych obszarów. Dziękuję bardzo. Tu od razu odpowiem odnośnie ulicy Poniatowskiego. Przy każdej wiacie przystankowej łodzi postawiony kosz. Proszę bardzo, pani radna Machniewska. Mnie najbardziej interesuje odpowiedź, jaką pan otrzymał w sprawie zalewania, to dosyć takiego poważnego zalewania ulicy Młynarskiej. Czy mogłabym usłyszeć odpowiedź, jak zostanie to rozwiązane ostatecznie? Nie mam tego pisma do czytania, chyba że autor ma to. No proszę, nie przeczyta. Odczytaj, no proszę, bardzo proszę. W odpowiedzi na pana wniosek z dnia 1.4.2022 dotyczący zgłoszenia wniosku do budżetu w sprawie przebudowy kanalizacji budżetowej przy ulicy Młynarskiej informuję, iż w roku bieżącym została zawarta umowa z firmą, która wykona operaty wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Łyny z dwóch sztuk wylotów zlokalizowanych przy ulicy Młynarskiej. Zakładamy, że dokumenty te określą
czy jest potrzeba i czy są możliwe możliwości techniczne i formalno-prawne wykonania dodatkowego wylotu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z ulicy Wybrzeża i części ulicy Młynarskiej, a tym samym odciążenia instalacji odprowadzającej te wody obecnie z tych ulic i dodatkowo z pozostałej części ulicy Młynarskiej i Jagiellończyka. Wyżej wymienione operaty pozwolą na złożenie wniosków do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wydanie decyzji wodnoprawnych określających zakres działań tych urządzeń wodnych i umożliwiających wykonanie dalszych czynności, które będą zmierzały do zwiększenia ilości odbioru wód opadowych i roztopowych z okolic ulicy Młynarskiej. Po uzyskaniu pozytywnych pozwoleń wodnoprawnych zdecydujemy, czy i kiedy zostanie złożony wniosek do budżetu miasta na realizację wyżej wymienionej sprawy. Dziękuję. Panie sekretarzu, będziemy informowani oczywiście na bieżąco, tak? Jak, na jakim etapie i jak jest realizowany ten problem? Proszę Państwa, procedura ta trochę trwa. Nie chcę mówić, co żeśmy zastali tutaj w urzędzie, coś teraz wychodzi w wyniku kontroli NIK-u. To temat, ale po prostu musimy zaktualizować operaty wodnoprawne dla terenu miasta całego Bartoszyce i po prostu w pierwszej kolejności robimy tam, gdzie to jest newralgiczne, są punkty i są problemy z tym najwięcej związane. Dlatego odpowiedź taka, bo dokumentacja musi być zrobiona, żebyśmy mogli podjąć naprawdę, żeby nie było samowolki, że przyjedzie koparka, coś rozkopie, zrobi dziurę i pójdzie, tak? Na tej zasadzie także musimy mieć pełną dokumentację, żebyśmy mogli ubiegać się o pewne dofinansowania i inne rzeczy, w zależności od zakresu robót, ale to po prostu będzie robione. Oczywiście. Pan radny Karol Kapuściński, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Sekretarzu, mam dwie sprawy. Jedną taką drobniutką, bo tu zwrócili mi uwagę, sam sprawdziłem to, zauważyłem, jest donica drewniana z obudową drewnianą tutaj przy Zraszaczu, jak się schodzi z kwadratu, potocznie mówiąc, w stronę tutaj deptaku. I ona od tej strony, od tej dreszczownicy jest cała zakamieniona, cała jedna ściana jest taka zakamieniona, czy można by było ten kamień usunąć z tej obudowy, tej drewnianej, takiej ładnej, nowej. I jeszcze druga sprawa jest, chciałbym poprosić tutaj dyrektora ZAO o odpowiedź na temat szkoły muzycznej, na jakim etapie jest, bo wiele osób się pyta po prostu, jak to będzie wyglądało, na jakim etapie, kiedy będą mogli się zgłaszać, co po kolei, jak mamy się spodziewać, czy to będzie od września już tak stricte, czy kiedy można się zgłaszać. Proszę pana dyrektora. Szanowni Państwo, nie potrafię odpowiedzieć nic na temat strony technicznej. Tym zajmuje się Wydział Inwestycyjny. Natomiast jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, w tym tygodniu odbyliśmy spotkanie z dyrektorami wszystkich szkół i przedszkoli bartoszyckich i z dyrektorem szkoły muzycznej. Ustaliliśmy zasady, ustaliliśmy terminy rekrutacji. I tak, w każdej szkole będzie można odebrać wniosek do wypełnienia, prawda, dla chętnych. Wnioski te będą składane w danej szkole, tam będą przekazywane dyrektorowi szkoły muzycznej, natomiast przesłuchania kandydatów planujemy na ostatni piątek i sobotę maja oraz ze względu na Dni Bartoszyc, nie pierwszy, ale drugi, piątek i sobotę czerwca. I te przesłuchania będą kwalifikowały uczniów do szkoły muzycznej. Także planujemy, że 1 września będzie już nabór. Dyrektor szkoły muzycznej zajmuje się rekrutacją tych dzieci, regulaminami, rekrutacją pracowników. Tak, proszę bardzo. Dziękuję. Pan radny Lipiejko, proszę. Ja bym chciał powrócić do sprawy takiej pewnej, kiedyś tam składałem taką interpelację odnośnie postawienia dodatkowych znaków bezpieczeństwa typowo ograniczających prędkość i tak dalej koło szkoły podstawowej nr 4 tak zwanej. To jakby odpowiedź była z zarządu, że tam nic z tego nie będzie. Ale dzisiaj mam jakby kolejny, będę oczywiście tam będę jeszcze próbował coś wskórać, ale mam dzisiaj kolejne skrzyżowanie takie, które wydaje mi się i pewnie Państwo potwierdzicie, że to jest jakby bardzo, bardzo trudne skrzyżowanie, czyli ulica Warszawska, bodajże Andersa i PCK. To typowo koło restauracji Promyk. Ze względu... Witosa, tak? Przepraszam, tak, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. To jest wyjazd tutaj od strony
hurtowni i tu, no wiemy w czym rzecz. Około Promyka. Tam jest wyjechać czy z jednej strony podporządkowanej, czy z drugiej jest masakra. Tak powiem, bo teraz jestem z tytułu tego, że tam często teraz jestem ze względów zawodowych, jest bardzo niebezpieczne. Było tam nawet nieszczęście, które parę lat temu się trafiło. Powiem wam tak, będę próbował pisać coś tam, nie wiem czy to może urząd by zainterweniował, czy jakieś zrobić tam badania. Proponuję tam jakieś badania zrobić o godzinie 8 rano i o godzinie 15. W tych okolicach, tam jest naprawdę tak niebezpiecznie, że jest niebezpiecznie. Krótko powiem, że jest niebezpiecznie. Kiedyś tam zwracałem na te skrzyżowanie uwagi z powodu tego wypadku, co kiedyś się wydarzył, ale powiem wam teraz dzień w dzień, jestem tam parę razy, jest strasznie. Dochodzi do sytuacji kilka razy dziennie bardzo niebezpiecznych. Nie wiem, czy urząd mógłby wystąpić do tego zarządu dróg, żeby sprawdzili, czy to jest skrzyżowanie. Będzie słabo to pewnie, tak jak z odpowiedzią na te moje ograniczenia koło szkoły, ale może spróbować. No, jeżeli państwo nie potwierdzicie, no to się nie zgodzę po prostu, jeżeli chodzi o to skrzyżowanie. Odnośnie szkoły podstawowej numer 4, wszystko dobrze pójdzie, to tam będzie zmiana organizacji ruchu. Nie mówisz od razu teraz, ale coś temat dygnął, krótko mówiąc. Odnosi tu jest skrzyżowanie Tartaszna, Witosa, Warszawska. Warszawska, ciężko jest mi odpowiedzieć, czy tam wstawienie ograniczenia prędkości na tym odcinku do skrzyżowania coś pomoże. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, to są drogi wyjazdowe. Myślę, że ograniczenie nawet tam nie pomoże. No ale to jest... Sygnalizacja świetna, nie wiem czy pomoże, czy to jest możliwość. No ja bym proponował, proszę państwa, ja już wiedząc co się tam dzieje, godzina 15 czy godzina 7, 8, po prostu tam nie jadę. Staram się wyjeżdżać innymi wyjazdami, przejazdami przez sygnalizację świetną, bo to jest naprawdę dużo mieszkańców wjeżdża do miasta wtedy z okolic do pracy i jest duże, bardzo duże natężenie ruchu. Czy możemy wykonać konsultację generalnie z Generalną Dyrekcją, co ewentualnie można zaproponować? Ustawienie nawet luster też nic nie ma, bo widoczność tam jest zachowana. To po drugiej stronie szerokość jezdni jest dosyć duża, tam jest chyba ponad około 9 metrów, trzy pasy ruchu, ponad 9 metrów, około 10. Lustra nic nie dadzą, ograniczenie prędkości raczej też nie, znaki są tak jak powinny być. No i naprawdę nie wiem jak z tej sytuacji wybrnąć, a najlepiej po prostu zmienić ruch. Pan radny Nazarewicz, proszę. Po prostu podsunę myśl o rozwiązaniu. Jakieś dwa tygodnie temu miałem okazję rozmawiać z inspektorem ruchu drogowego z Białegostoku, bo akurat tutaj był, z szefem lotny i akurat na tym skrzyżowaniu on tak troszeczkę się zapultał, nie? Ale wjechał w Tartaczno, a ja z Tartaczy wyjeżdżałem. I tak przypadkowo żeśmy zaczęli rozmawiać. On do mnie mówi, pan jest mieszkańcem, tak mówi, to co nie możecie tutaj spowodować postawienia ronda? Tu mówi, ani lustra, ani nic nie pomogło, ani światła, ani ograniczenie, nic. Zrobić rondo i będzie sprawa załatwiona. Ja mu jeszcze podpowiem, mówię, tu już były dwa wypadki, to co ja pamiętam, śmiertelne. Jeden na motorze, bo rzeczywiście tam też leca, kogwizd idzie i samochodem był ten. Mówi, zrobić rondo i sprawa załatwiona. Mówi, tak jak się dzieje w innych miastach. Mówi, nie wierzysz? Pan mówi, przejedź się pan do Suwałk. Ta sama sytuacja była, zrobiliśmy rondo, sprawa jest okej. Okay. Tak samo i tutaj, występując do województwa, można po prostu im podpowiedzieć, żeby po prostu wykonali rondo w tym miejscu. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Pan sekretarz jeszcze chce coś dopowiedzieć? Już do. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 52. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność. Dziękuję bardzo.